A gdzie ty się tak polskiego nauczyłeś? W Polsce. Ale wcześniej nie umiałeś? Nie, w ogóle. W 2006 tutaj jak przyjechałem, no, to nic nie wiedziałem kompletnie. Nic z polskiego. Gadamy już? No, a no cały czas gadamy. A już nagrywamy. No. No to dobrze. Może być? No ja cię tylko sprawdzam, czyli ty wiesz. No żebyś, bo wiesz, mówię, że tam... Ja jestem pierwszy raz w ogóle. Pierwszy raz coś takiego nagrywam. W ogóle się nie swoje nie, czuję. Nie, 2006, no to w ogóle pierwszy raz przyjechałem do Polski i ani słowa. Ni w ząb. Kompletnie. Ale te języki trochę są jednak podobne nasze. Bardzo podobne. No moim zdaniem, jeżeli chociaż trochę chcesz zrozumieć, no to musisz to zrozumieć. No. Tak? A z czym masz największy problem, jeżeli chodzi o język polski? Te o, eu, eu. Czyli te wszystkie typowo polskie znaki. Te z języczka polskie. Z tymi. No znaczy ja wiem, że to tam jest gdzieś, jak tam jest znaczek, że to trzeba o, tylko nie wiem, czy o, eu, eu. Wiesz, to jest problem. Wiem, że CZ to czy. A to co to jest na przykład? Co to jest? Ząb. No wiesz, ale Polak to inaczej powie. Nie, zęb? No, ząb. Ząb? Ząb. A, okay. Ząb, zupa zębowa, dąb. Zupa zębowa, dąb. No, zupa dębowa. Zupa dębowa. Tam trzeba uważać, żeby nie powiedzieć dupa dębowa. Zupa dębowa, no. Zupa dębowa, ząb. Ogarniam. Ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. Ząb, zupa zębowa, dąb, dupa dębowa. A, widzisz, Martin. No, zupa dębowa. A, dobre, no. Zaczynamy program. Spoko. Mówi się Żużel. Martin Waculik, wychowanek KSM-u Krosno, jest gościem naszym. Dobry wieczór, ahoj. Siema wszystkim. KSZ widzę na programie. Ale wychowankiem jesteś? Nie. No a i ty mówisz, że wychowankiem. Teraz ja sprawdzałem twoją czujność. A, czyli dobrze miałem rację? Z czym? No teraz, że ja powiedziałem, że... Czyli ty się myliłeś, tak? Bo KS... co ty powiedziałeś później? KSM? Martin, nie. Jesteś zakręcony jak paczka dropsów po prostu. Nie, bo KSZ było najpierw tak. W 2006. No tak. I tam zaczynam. KSZ, Krosno. No. To umówmy się, że jesteś wychowankiem AMK Preglejka Żarnowica. To jeszcze była Preglejka wtedy? No nie. Preglejka twój tata jeździł. To ja wiem, no ale już Preglejka chyba nie była, tak? Ale AMK Żarnowica. AMK Żarnowica. No to Martin, tak, to posłuchaj. Ja ci coś puszczę. Puszczę ci fragment talk show Petra Marcina. To jest taki polski odpowiednik wywiadu z wampirem w telewizji. Gościem tego programu była, nie wiem czy znasz, Krystyna Turjanowa. Aha. Twoja żona, Martin. To tak, żeby wszyscy, okay, którzy nas słuchają, wiedzieli. I tak się ten program zaczął. Posłuchamy tego teraz. Mhm. I proszę cię, żebyś zareagował dopiero po tym, jak to się skończy odtwarzać, dobra? Okay. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ahoj. Čauko. Vítaj, Kristýna, počkaj, ja som povedal, že Kristýna Turjanová, ale ty si Kristýna Vaculík Turjanová, tak? Tak je to správne? Tak je to správne. Presne, presne tak. Kristýna Vaculík Turjanová. Tak ako to bolo s tým Vaculíkom, že čo? No lebo on, lebo... No nie, že zase teraz nič nepovieš, ale bože. Ale čo mám povedať? Lebo no, on je teda, kto neviete, tak to musíme povedať, keď o ňom troška by sme niečo povedali. Reprezentant, slovenský reprezentant, no, aj majster Európy. Európy, majster Európy, motorkár na plochej dráhe. Áno, speedway. Tak sa to po anglicky povie. Speedway. Tak dookola čo chodia, viete, čo furt tak došiká. A po polsky sa to povie žužel. Žužel? Očivište? Očivište. A dlaczego takie śmieszne jest żużel? Bo żużel jest niesamowicie śmieszne słowo w języku słowackim, bo to się mówi tak nawet w slangu takim na dzieci, które na przykład wszystko wkładają sobie w usta, na rękę, kamienia, byle co, takie to do sania, to mówią, że to żużlają, że po prostu... Aha, żużlają, czyli że tak żużlają, jakby, że... Czyli tak jakby cały czas żują. Żują, ale to tak typowo na to się mówi, że żużlu to, albo coś takiego. I każdy, jak powiem, że żużel, albo żużlowiec, albo nieco takie, to jest no w ogóle najbardziej śmieszne, jest, że co jesteś? Jestem żużlowcem. No to w ogóle to każdy sobie wyobrazi od razu Słowak albo Czech. Dziecko, 2 lata i jak sobie wkłada rękę lub zabawkę w usta i robi... To jest żużel. No to jest... To nie jest dokładnie to, ale Martin, jest to bardzo podobne. W takim dosłownym tłumaczeniu to ty jesteś kim? Ty jesteś... Człowiekiem, co wpcha w usta różne rzeczy i sobie to saje i cmula i... To co oni musieli pomyśleć ci ludzie na widowni w tym programie? Było wesoło, było wesoło. Ale później jak już to się zrozumie, no to... Bo żużel to jest ten czarny materiał, tak? I u nas to się mówi szkwara. Szkwara. I no, to też w tej rozmowie było, na koniec, i właśnie, później. I właśnie, że jak ktoś by powiedział, ja nie wiem, szkwarowiec, albo szkwara w Polsce, no to no, też by to brzmiało no w ogóle, no. No to szkwarowiec to tak jak odpowiednik, to hutnik.
No bo wiesz, żużel to jest, tak naprawdę żużel się wziął skąd? No z huty, no, z bani czarny jakiejś, taki, tak? Nie? Z kopalni, takie z kopalni, coś. Tak, no. Bo u nas kopalnia to bania jest. Tak. No, także widzisz, te słowa są takie, u was bania to coś innego znaczy. No, no. Bania to jest na przykład dobra impreza i ból głowy, bania u cygana na przykład. Okej, okay, no u nas bania to jest kopalnia. Bania u cygana do rana, nie znasz tego. Nie, ale dobrze ci idzie. Ty dziękuję. Ty śpiewasz? Proszę? Ty to śpiewasz? Wiesz co, śpiewam przed telewizorem albo przed lustrem. Okej. Okay. A ty gdzie śpiewasz? Ja kolędy śpiewam. Wiem. Nawet tutaj w tym studiu ci tak, się zdarzyło. To jest tutaj akurat. Tu nagrywamy zawsze. To jaka jest twoja ulubiona kolęda? Stalowa. Stalowe święta. Stalowa. Życzymy wam. Ale jakaś taka też kolęda świąteczna typowo? Taka, nie wiem, Lulaj, że Jezuniu? Taka pozażużlowa? Taka kościelna. Ty chodzisz do kościoła w ogóle? Nie bardzo, bo w niedzielę pracujesz. Bo w niedzielę mam pracę, no i tak po prostu nie ma czasu. Ale zawsze na święta, tego 24, tak, to chodzimy. Chodzimy z dzieciakami, z żoną i zawsze jesteśmy, także tam wtedy... A wy macie z Krystyną ślub kościelny? Mamy. To posłuchajmy jeszcze, jak się poznaliście, to kolejny fragment tego programu. Oglądałeś ten program? Ale dawno. No bo tak, bo on jest 2 lata temu był ugra. Marcin mi napisał na Facebook. Hrôza, čo? Tak to jednoducho? Mm-hmm. A že čo? A že... Alebo ja neviem, nie. Čo, nie? Že by ma chcel... Ty preznajte toto, že by pozval na Facebook. Že by ma chcel spoznať, no. Spoznať? A ja som povedal, že nie. Mm-hmm. A prečo? No tak ja... Napíše nejaký... No ja som slušná. Ja nie, tak to nereagujem. Aha, no a kedy si tak na druhý deň... Komu, hociakému tam... No to nie, no tak no. Kedy si zareagovala? Keď bol akože intenzívny, tak potom som si povedala. A vieš, kto ma na to naviedol? Aby si odpovedala? Dnes sme ju spomínali inak. Gaba Dolná, Gabika Dolná. Z divadla. Áno, že okamžite mu musím minule odpovedať. Minule tu bola. A ja viem. No. Okamžite mu musím odpovedať. A to, čo ja si povedala? Áno, ja som mu presviečala, že nie a nie. Pravdu ona, mala, vieš? Ona hovorí, že toto je dobrý chlapec. Ideš do toho. Keď toľko píše. Keď toľko píše. No dobré, to už akože... No potom toto... som ho pozvala do divadla. Ja, takto. Ale on povedal, že si zoženie lístky. Ale potom mi akože s dlhým nosom volal, že vlastne... Teda písal, pardon, nevolal. Písal, že vlastne nezohnal, lebo bolo to predvianočné obdobie, kedy všetky vypredané firmy kupujú predstavenia pre svojich zamestnancov, takže bolo vypredané. Takže som mu musela prepašovať. Zadným vchodom. Tak. A potom, ale bolo najlepšie, ako si sádol do toho medzi divákov teda. Ano. A moje kolegyne boli stále také dieročka a stále to je to tam, bože, aký krásny, to bude tvoj muž a stále mi toto rozprávali. Aj Alena Pajtinková, moja kolegyňa, tam byla, to vy sa musíte zobrať, že... Martin, ale ty jesteś krasny, powiem ci. To na pewno. Dobrze, nie każdy mógł to zrozumieć, chociaż wiesz co, mi to sprawiało ogromną frajdę, słuchanie całości tego programu. On na YouTubie jest dostępny, zachęcam, jeżeli ktoś chciałby odsłuchać, obejrzeć. Sprawiało nam, mi i mojej żonie, przyjemność, kto więcej z tego zrozumiał, z tej historii. I kto więcej zrozumiał? Wiesz co, nie wiem, porówno chyba, ale były takie zwroty, które ja bardziej rozumiałem, a były takie, które moja żona rozumiała. No to, że jesteś krasny, to wiesz, to... Nie no, to znaczy w dosłownym, co znaczy w dosłownym tłumaczeniu, że jesteś krasny? Przystojny, ładny, coś w tym stylu. No, wytłumaczmy, jak to było, Martin, bo tak, pisałeś do Krystyny na Facebooku. No ale to w ogóle, to była taka historia, że to by można było film z tego zrobić, bo to... Generalnie ja rzadko kiedy w ogóle, już teraz w ogóle to Facebook ani nie używam, ani nic, po prostu... No jak, twój fanpage tak, Martin. Tak, to oczywiście, tam to dodaję zdjęcia, ale mam po prostu człowieka, który mi pomaga z tym wszystkim i zawsze wyślę do niego zdjęcie, tutaj to dodajemy, nie dodajemy. Dobra, tłumacz się dalej, dobrze. Ale to jest jakby profesjonalne, tak, prowadzenie, ale miałem też kiedyś prywatnego Facebooka. Nigdy chyba nie napisałem tam nikomu, że się ma coś tam, nie wiadomo co, bo raczej to było, nie chcę powiedzieć odwrotnie, ale dużo takich różnych też ludzi do mnie pisało, czy mamy kciuki, fanów, fanek i... Daj czapeczkę. Ale to spoko, no ale akurat wiesz, no ja tam za bardzo nie pisałem do nikogo, tak?
I tak sobie raz siedzę z komputerem na kolenach, coś tam sobie ogarniałam, jakieś rzeczy i nie wiem, po prostu coś tam ogarniałem. I miałem taki jakby włączony telewizję, tylko tak, żeby tam coś leciało, nie? I patrzę, jakiś serial leci, nie? Ale ja generalnie telewizję nie za bardzo oglądałem, bo po prostu dużo spędzałem czasu sportem i w ogóle miałem inne aktywity. Ale to było, jak rozumiem, czyli to było musiało być poza sezonem. To było wcześniej. Ale to, kurde, keby to... No, to było jakoś po sezonie chyba. Czyli miałeś no. trochę czasu, usiadłeś trochę komputer. Trochę czasu, rodziców przedziałem z komputerem na kolanach. Jeszcze dodatkowo, no mówię, leciał tam telewizja i tam właśnie patrzę, o kurde, że tak, wiesz, taki rzut oka rzuciłem akurat, kiedy ona tam była, w jakimś tam serialu. Bo my nie powiedzieliśmy chyba, Krystyna jest aktorką, Krystyna bardzo aktorką, znaną na tak, Słowacji. Tak, jest aktorką, no i właśnie był jakiś serial, leciał z nią i właśnie widziałem, że jestem jakaś aktorka czarnowłosa i mówię, że kto to jest, tak sobie pomyślałem, tak sobie wpisałem w Google ten serial, bo za bardzo znałem parę aktorów, nie znałem wszystkich i tak sobie znalazłem serial, obsadę serialu, patrzę, okej, ta postawa, mówię, okej, dobra, Krystyna Turjanowa, okej, Google, coś tam, a akurat byłem na Facebooku, nie na tym komputerze. No to sobie wpisałem, mówię, nie, że jakieś, nie wiem, może ma jakieś zdjęcia na Facebooku, albo coś, mówię, popatrzę sobie. I znalazłeś się po prostu. Ale generalnie, no ja w ogóle myślałem i mówię, jest. Ale mówię, no dobra, to będzie jakieś fake konto, bo nawet Martin Waculik na Facebooku jest 10 razy i to są, wiesz, to nie są moje konta, to są jakieś fake fanpage albo fake Martin Waculik. I mówię, na pewno to jest to. Ale patrzę, jeden wspólny znajomy. Mówię... O. Kto, kurde, mówię. I kto to wiesz? Był? No, i była to dziewczyna, co faktycznie z branży telewizyjnej. A. Mówię, tak, ale, a taka w moich oczach taka wiarygodna, tak? Że mówię, to by nie było jakaś koleżanka. I napisałeś najpierw do tej koleżanki? I dzwoniłam do tej koleżanki, że siema, słuchaj, ty znasz Krystynę Turjanową? No, znam, no. Bo na Facebooku ją masz. To jest jej poważne konto, albo fanpage, albo jakieś fake konto, albo co aha. to jest. Nie, no to jest normalnie jej konto, nie? No, jej, ona jest na Facebooku, nie? Mówię, aha, okej. Okay. I ty miałeś wtedy ile lat? Gdzie wtedy jeździłeś? W Tarnowie. W Tarnowie jeździłeś. Czyli miałeś 24-5 lat, jakoś tak, nie? Jeszcze mniej trochę, no. Mniej. No tak 23-4, coś koło tego. No. 24. No i napisałeś do tej Krystyny. Nie, ale w ogóle mówię... Mówię, taki mnie jakoś ciekawiła cały czas. Mówię, kurde, taka przystojna i tak mi się podoba i tak. Mówię, kurde, to jest jakiś chyba impuls z góry, nie? Ładna, atrakcyjna. Po prostu tak. Mówię, po prostu to jakoś tutaj... zadziałał jakieś universe siły tutaj wyższe. Tak to zrobił, wyższe te i mówię, no co napiszem, czy nie spotkamy gdzieś może na kawę. Ale to było jeszcze, coś. Jak przy tym komputerze siedziałeś, czy chodziłeś z tym kilka dni? Tak chodziłem z tym kilka dni. To musiało tak po prostu dojść jakoś. To tak we mnie rosło. Dojrzewało, no. Tylko ja o niej nic nie wiedziałem tak naprawdę. Ja nie wiedziałem, czy ona ma jakiś związek, nie ma związek i tak. No wiesz, na Google było opisane, że jest single, ale to wiesz, dopóki nie masz męża albo żony, no to ci nie pisze, no, czy masz chłopaka albo dziewczynę, tak. Wiesz, to nie wiedziałem. I napisałeś, że chciałbyś się z nią spotkać. Napisałem coś w takim stylu, że siema, że po pierwsze bardzo przepraszam, bo wiem, że to jest dziwne. Ja jakby nie piszę zazwyczaj w takim stylu, ale po prostu... Chciałbym się z tobą spotkać. Tak po prostu, no napisałam tak, jak była prawda. No, ale przedstawiłeś się, że tam jesteś żużlowcem? Nie, to w ogóle nie. Ona nawet nie wiedziała, co to jest żużel. Jestem Martin z Żarnowicy, mam 23 lata. Nie, a to nie było, ja tam nie pisałem żadnej o mnie ten... Rozumiem, nie, no żartuję. Mój profil, ale po prostu tylko napisałem, że siema, jakoś w stylu coś było takiego, że nic się nie bój, jestem normalny, nie jestem psychopatą, a po prostu, czy by była taka możliwość, że się z tobą spotkać jakoś, może w ogóle, albo coś takiego, że... Wiesz, ja pytam, bo nas słuchają też, być może nieśmiali kibice, okay. Którzy może mają wiesz. Ale ja już tego, co jest najgorsze, ja już, kurde, zapomniałem, co tam ja napisałem. Ale pointa tego wszystkiego, kurde, długie to było, ale takie długie, ale proste. Żeby to zrozumiała, żeby to nic nie było skomplikowane i tak, mówię, okej, wysłać. Enter. I nic. Nie działa. No bo nie poszło. Bo, co powiedziała w programie, bo ona jest słuszna. Ona jest słuszna, co to czyli znaczy grzeczna. Słuszna? Grzeczna. Grzeczna. I nie szło. Mówię, kurde, na pewno ma zablokowane to, że jeżeli ktoś nie jest przyjaciel, to nie może pisać, nie? Mówię, na 100% tak jest, nie? Mówię, dobra, no to jest kolejny znak z góry, że mam sobie dać spokój, nie? Okay.
I wyłączyłem to i tak. A ja mówię, jak tak rzadko kiedyś używałem tego Facebooka, no tak ta wiadomość tam gdzieś została, nie? No i ona pewnie... I za jakiś czas, nie wiem, 2-3-4 miesiące otworzyłem sobie Facebook, otworzyłem sobie tam te wiadomości i akurat mi skoczyła tam ta wiadomość. I tam się ponownie pokazało to, co miałem rozpisane jakby, że to się nie wykasowało, ale było to tam, jak piszesz SMS-a no, i nie wyślesz go. Nie wyślesz go, to tam cały czas on jest. Nie wiem, jaki czas. Kolejny, zawsze, trzeci już znak z góry. Mówię, znak, nie? A mówię, kurde, okej, dobra, mówię, wykasuję to, ale mówię, spróbuję. Enter, ciach, poszło. Drugi raz. Drugi raz, no. Ale poszło już. No. Za pierwszym razem nie poszło i za... A czyli tego nie wysłałeś w ogóle na początku? Za pierwszym razem nie wysłałem, bo nie rozumiem. Szło to. Bo ja nacisnąłem enter i że po blokada prostu była, mi rozumiem, napisało, tak. Że nie da się wysłać. No. Ani nie, że Martin, blokada. To my nie mamy tyle czasu, dawaj co dalej, bo tu ja już, no dobra, ja spoko, już jestem zestresowany. No dobra, no i za pierwszym razem nie poszło i za drugim razem w ogóle poszło, nie? No i mówię, kurde, poszło, nie? I tak się od razu się tak zrobiło, ciepło, zimno, i mówię, dobra. No i generalnie odpisała. Odpisała, że co? Ale po parę dniach tam, że Szema, sorry, ale jako ja się nie spotykam z ludźmi, że fajnie, ładną wiadomość napisałeś, ale coś w tym stylu, nie? No. No i nie odpuściłam i tak zacząłem pisać, no to chociaż, że po prostu... Tak jak się pisze, to no. Już nie będę tutaj do detalów zachodzić, ale normalnie po prostu była mi bardzo, mówię, sympatyczna przez ekran, była mi bardzo sympatyczna przez to, jak ją widziałem, nie na żywo, ale po prostu naprawdę no, było to coś takiego, takiego głębszego. To powodowało, że ty zacząłeś zgłębiać jej twórczość, szukać filmów z nią? Chwilę, ale nie było to jakoś takie, że psychopatycznie bym tam gdzieś siedział w internecie no. I patrzył. Dobra, Martin, i teraz tyle, co ja zrozumiałem z tego nagrania, co mówiła Krystyna, no. To tak, że no tam trochę to trwało, to i takie pisanie. To trwało. Później, że my... Zaprosiła no cię w końcu... To nie było, że trochę, no to trwało tam z 2 miesiące. I zaprosiła cię w końcu do teatru. I zaprosiła mnie bo do Dziwadło to jest teatr. Dziwadło to jest teatr, tak. I zaprosiła mnie do teatru i mówi, no wiesz co, słuchaj, no to jak chcesz już tak bardzo spotkać, to przyjdź do teatru i po teatrze możemy iść do jakiegoś tam takiego knajpy teatralnej i tam sobie możemy dać herbatę albo coś i pogadać chwilę. Ty, wiesz co, ja bym to odczytał tak, że już jej się gdzieś tam coś włączyło pozytywnego. Pozytywne się włączyło. No bo chciałabym, żebyś przyszedł na jej występ, ale ją to zobaczyć. Mi najpierw parę tygodni, miesięcy pisali, ja wiem, tak? Ale... Czyli to wiesz, ona chyba trochę zrozumiała, że nie jestem jakimś tam chorym psychofanem. Człowiekiem. No. I że miałyśmy parę wspólnych tematów, nad którymi fajnie popisaliśmy. No. Ale mówi, nie było biletów na ten spektakl. Znaczy, słuchaj, mówi, no to przyjdź do teatru i tak, że załatwię ci bilet, czy zapytała? Ja mówię, nie, spoko, to sobie załatwię. Stać mnie. Dużo ludzi. Ale nawet nie chodzi o to, że stać, ale chodzi o to, że ja znam dużo ludzi, to sobie, wiesz, zadzwonię do tego, tamtego, to na pewno mi dadzą, nie? Patrzę, wchodzę na stronę, wyprzedane. A to tak, wiesz, to tak na parę miesięcy do przodu mówię, o kurde. Dobra, dzwonię do kolegi, słuchaj, a wszyscy taki koledzy, co nie za bardzo teatralnie, nie? Ja. Mówię, a możesz mi załatwić bilet do teatru? Co? Gdzie? Mówię, do teatru. Nie, no sorry, tam jakoś, to nie jest mój jakiś taki ten, nie? Mówię, o kurde. Ale to była Bratisława czy Żarnowica? To była Nitra, bo ona jest w teatrze w Nitrze. A miejscowość taka? Miasto nazywa się Nitra i tam ona jest. No, także dobra, generalnie z długim nosem, później z długim nosem to znaczy, że taki... No właśnie, ona powiedziała z długim nosem, co to znaczy? To znaczy, że taki zawstydzony, jak coś powiesz i jakby nie jesteś w stanie to wypełnić i później przyjdziesz taki z takimi zwieszonymi barkami, że no, a jednak dałoby się coś załatwić. Czyli taki... spokorniały taki. No taki no, tak. No, ja tak... Że jednak ten bilet, żeby załatwiła. No jednak ten bilet, fajnie by było, jakby się udało i tak. No mówię, no jasne, spoko, dawaj. No, i tylnym wejściem wszedłeś. I tylnym wejściem wszedłem i siedziałem w pierwszym lub drugim rządzie. Na całe szczęście, bo ja źle widzę do daleka. Także siedziałem, no i oglądnąłem fajny spektakl i no i później... Ale poczekaj, no ale to tłumaczymy, co było dalej. Ona powiedziała, że w trakcie, jak siedziałeś w tym pierwszym rzędzie, to była tam jakaś dziurka i koleżanki... A to ja nie wiem, to już... No, ale słyszałeś, mówię. To słyszałem, no. Tak, to, ale to że już... koleżanki kukały na ciebie, patrzyły, no. Obczaiły, że jesteś krasny i że masz zostać nie, jej żoną. Nie, ładnie się ubrałem, tak jak do teatru masz czyli ubierać. Jak, czyli koszula, czarne spodnie, ten cały ten taki... fajnie ubrany. No i od tego się zaczęło. I Gabika Dolna z Dziwadła, czyli aktorka. Ja sprawdziłem, Gabriela Dolna, no ona już jest w takim wieku dostojnym. Jest aktorką tego nitriańskiego teatru i jest to koleżanka z tych rządów aktorów, no i grali akurat ale w tej i ona grze, była za tobą, ona przekonywała Krystynę, żeby za ciebie bardzo wyszła. Bardzo dobrze. Podziękowała.
bardziej? Ja, chyba tak. Na Filmwebie jest w ogóle Gabriela Dolna. Jak już mesze chyba poznali, no to, bo już teraz tam przyznamy z tymi aktorami, no to już się teraz śmiejemy z tego, także. Ale naprawdę, no taka historia, no kurde, trwało to długo, dopóki to się wszystko zaczęło, ale właśnie może dlatego to jest wszystko takie fajne i muszę odpukać, że wszystko jest naprawdę super. Bo, niemalowane. Bo nie było to takie szybkie, nie było to takie na pierwszą, było to naprawdę takie... No słuszna jest. Grzeczna i to jest fajne. Martin, wiesz co, to nie będzie łatwe pytanie, ale ciekawi mnie, muszę je zadać, bo między wami jest 11 lat różnicy. Ty jesteś młodszy od swojej żony o 11 lat. Czy nie obraź się, ale ona wygląda młodziej od ciebie. Ja dużo myślę. Bardzo, bardzo ładnie wygląda, no. Dziękuję. Ale jak się tak żyje z takim różnicą wieku? No spoko, bo tym, że... Znaczy ja w ogóle nie mam żadny problem, ani to nie odczuwam, ani ona myślę, że to nie odczuwa. Ja bardziej czuję, że mentalnie starzej od niej. Dlaczego? I to też tak widać. Nie wiem, ja jestem taki bardziej... Ale nie zawsze taki byłem wcześniej. Dopóki nie miałem jej, dopóki jej nie poznałem, dopóki w ogóle nie miałem rodziny i tak, to byłem taki żywszy człowiek. Jak żywszy, w jakim sensie? No ja tam też lubiłem czasem jakąś imprezę i takie różne rzeczy, ale... Korzystałeś z życia taki był. Korzystałem z życia, ale to jest chyba normalne, bo kiedy jest człowiek młody, no to moim zdaniem też uważam, że jest lepiej bawić się, kiedy masz 20 lat, a nie później, kiedy masz 40 i dzieci, obowiązki. Także wykorzystałem ten moment na zabawę, kiedy był na to czas, tak uważam, a od pewnego momentu sobie zdałem sprawę, że wszystko fajnie, śmiesznie, ale jest czas na jakby poważną decyzję, czy idę się bawić cały czas i będę tylko tam gdzieś jakimś średniakiem, albo się postaram zrobić wszystko profesjonalnie i będę chciał spróbować być kiedyś jeden z najlepszych. Ale z tego, co mówi Krystyna, to wynika, że to ona jest taka bardziej spontaniczna, nieuporządkowana, ty jesteś taki, musisz być poukładane. Ona jest spontaniczna, jest uporządkowana, ale jest spontaniczna, jest bardziej otwarta do życia, a ja właśnie jestem taki trochę... taki dziadek w tym, ja muszę mieć wszystko jakby... Ale w ogóle zobacz, jaki paradoks. Ty jesteś o 11 lat młodszy, a ty jesteś dziadek, a ona jest... No, czyli to tylko i wyłącznie świadczy o tym, że wiek to jest tylko numer i nic innego to nie mówi, tak? I jeszcze to świadczy o tym, że się dobrze uzupełniacie. Tak, no i mówię, ona jest... ja ją bardzo kocham, także ona jest naprawdę kochaną osobą w moim życiu i jest matką moich dzieci. Moich dwóch synów. I... Ona to powiedziała w programie. Czyli synowie, jak mają na imię, Marko? Marko i Maksim. Także fajne. I dla mnie ta różnica wieku nigdy... A w sumie generalnie ja w ogóle pochodzę z takiego otoczenia, że zawsze miałem starszych kolegów. Zawsze moja partia znajomych kolegów była między 10 i może nawet trochę więcej lat starszymi. Tak, bo na mojej ulicy, gdzie ja się urodziłem, były albo młodsze dzieci, z którymi ja za bardzo za młodszymi nie przepadałem, albo akurat ty taki o 10 lat starszy, tak, czyli w sumie to wyglądało tak, że kiedy ja miałem 15-16 lat, zacząłem chodzić gdzieś tam na imprezy albo co, no to brali mnie ze sobą 30-latkowie i chodziłem z takimi po prostu. To była wtedy moja partia. A twoi rodzice? Jaka różnica między nimi? Żadna. Dwa lata. Znaczy, tata jest starszy od mamy. Tata jest starszy. Tata jest starszy od mamy dwa lata. Ale moje siostry też są starsze ode mnie o 10-11 lat. Czyli ja jestem jakby takim chcącym, niechcącym, nie wiem czy przypadek. Nie, żartuję. Ale nie, dopiero aż bardzo późno byłem, tak? Ja mam dwie siostry. Mówię, starsze o 10-11 lat i później długo nic i później ja się urodziłem, także... A powiedz, jak wyjdziecie, bo wy mieszkacie w Żarnowicy samej, czy wy mieszkacie? Nie, my mieszkamy w Bratysławie. W Bratysławie, czyli w stolicy. I jak wy sobie idziecie Bratysławą, to jak to wygląda? No bo na pewno podchodzą ludzie, żeby wziąć autograf, jakieś zdjęcie sobie zrobić. Bratysława jest taka spokojniejsza pod tym względem, że tam jest dużo tych aktorów, dużo znanych ludzi, którzy ich znają i ludzie też są przyzwyczajeni do tego i też nie są tacy, że bardzo się... No dobra, ale zdarzyło się, czy się nie zdarzyło? Zdarza się. Zdarza ale podchodzą się. Wtedy bardziej do ciebie, czy bardziej do Krystyny? Do A do ciebie ktoś w ogóle podszedł, że jesteś żużlowcem, że cię zna? Też. Tak? Tak, ale to jest śmiesznie odwrócona proporcja, bo aby przyjeżdżacie do Polski we dwójkę i jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie. No i na Słowacji jest tak, głównie w tych mniejszych miastach, tam, gdzie nie pójdzie, to ją znają, tak? Idzie do sklepu, to wszyscy patrzą. To po prostu czujesz to tak, że się odwróci i od razu tam panie sobie gadają, o, coś tam... bo tam jest to może takie rzadsze, że tam jakiegoś aktora tak na żywo sobie zobaczą albo coś. W Radzisławie jest to też, ale bardziej rzadko, czyli tam można swobodnie sobie żyć normalnie.
Ale też się na przykład zdarza to, że mnie kojarzą też z żużlem i też ci przez nią, albo też przez moje wyniki, bo teraz też bardzo fajnie medialnie poszedł ten żużel do przodu, czemu się bardzo cieszę, a nie tylko... Ale na Słowacji też? Na Słowacji też, na Słowacji też i temu się bardzo cieszę. I to jest to, no dobra. To na czym bardzo mi zależy, żeby tą dyscyplinę rozwijać u mnie. A nie ma między wami takiej, już nie będziemy całego programu poświęcać na rozwój, to jest ciekawe, co mówisz wszystko, ale nie ma między wami takiej trochę rywalizacji o to, kto jest sławniejszy? W ogóle, bo jeden i drugi nie chce to, ja nie chcę to, żeby ludzie mnie rozpoznawali, ja to nie potrzebuję. A Krystyna jest de to samo. Ona jest, jak to się mówi, artystką po prostu, która naprawdę kocha to, co robi, ale ona nie potrzebuje mieć fame i ona nie potrzebuje rozdawać wszędzie autografii, żeby każdy z nią robił selfie. Nie, ona chce dać po prostu najlepszy wynik, jaki potrafi na deskach albo przed kamerą i ja chcę dać najlepszy wynik, jaki potrafię na torze. Ale nie potrzebuję to, że idę gdzieś po mieście i tu mi się dziewczyny wieszają na szyję i wszyscy ze mną sobie robią zdjęcia albo co, to absolutnie tego nie chcę. No ty nie chcesz, nie ale tak jest. Tak jest, ale to nie jest, ale tak czasem jest, gdzieś się zdarzy, ale po prostu biorę to jako część mojej pracy, ale to nie jest coś, co ja wyszukuję i dlatego między nami nie ma żadnej rywalizacji, bo po prostu ja bardzo lubię życie w prywatności. Dla mnie najlepsze jest to, że nikt nie wie, co robię, gdzie robię i po prostu mam spokój. Mam przyjaciel, który oczywiście wiedzą, co ja robię, że jestem sportowcem i tak, ale my w ogóle nie gadamy o żużlu, gadamy, kurde, o rowerach, o dzieciach, jak wychowywać, o pieczeniu chleba. A ty pieczesz, nie? O tym... Nie, żona piecze chleba. Aha. Ja wiem jedno ciastko zrobić, które ona nauczyła. Także gadamy, no mówię, o zupełnie innych rzeczach i to jest to, co ja bardzo ale lubię. Ja na przykład wiem, że ty zaprojektowałeś jakiś dziwny odkurzacz w ogóle. W waszym domu, który jest na każdym piętrze, jest jakimś prototypem. Nie, to nie jest, że ten. To ja może się zrozumiałem z tego programu. To ja wiem, ale to nie, że zaprojektowałem, ale chodzi o to, że ja bardzo lubię... To teraz będę wyglądać jak jakiś crazy. Nie, no spokojnie, Marcin. Nic tu nie wycinamy. Ja lubię czystość. Porządek. Lubię, znaczy inaczej. Nienawidzę, kiedy na przykład Marko sobie odkroi kus chleba i te malutkie okruszki są na ziemi i idziesz i z butem zrobi to... I wtedy po prostu mówię, Jezu, to po prostu nie lubię. I co wtedy robisz? Bierzem od razu odkurzacz i odkurzam. A myślałem, że Marko bierzesz na bok i tam wiesz, nie, klapsa. Nie, co ty, nie, no przecież to są dzieci. Ja brudny dzieciak, szczęśliwy dzieciak, tak no, się no, mówi. A ty wszędzie no, chcesz ja być sterylnie. Ja to samo robię. No, ale po prostu... Ja lubię tą czystość i dlatego ja na każdym, mamy trzy piętra, dom, i dlatego na każdym piętrze mamy odkurzacz na jednym, dwa, także cztery odkurzacze. I jeszcze w garażu piąty, także ale taki pięć. Centralny, czyli że podłączasz nie, się... Nie, co ty? I my mamy te Dysony, bo to w ogóle to jest cała alchimia tego, bo to jeden jest na to, jeden jest specjalnie zrobiony na włosy od psów, bo kiedyś psy mieliśmy, drugi jest taki typowo do warsztatu, czyli do garażu. Trzeci to jest, bo u góry mamy tylko dywany, to jeden jest taki specjalnie na dywany i tak. No także ja odkurzam codziennie. I fajne. Ja się osmarkałem prawie tego śmiechu. Martin, bo wiesz co, bo my taki program mamy w ogóle, bo to jest podcast, nie wiem czy słyszałeś o czymś takim kiedyś, jak podcast mówi się żużel. Ja słyszałem, no, słyszałem. Słyszałeś, wiesz co, jest nawet, dzisiaj debiutują nasze kubeczki. Fajne są, ładne, czerwono, jak chcesz, to dostaniesz. Białe, chociaż nie wiem, bo to tak dam ci, a ty później go wyrzucisz. Kubki nie wyrzucam. No to mogę ci. Ale ja chcesz. Generalnie nic nie wyrzucam, ale inaczej chciałem powiedzieć, kubki są rzeczy, które używam. Aha. Także... To możesz taki dostać, jako pierwszy żużlowiec w historii. Okay. Możesz dostać. Ale tu jeszcze musisz herbatę wcześniej wypić, to jest, tak jest. Borówkowa chyba. Bardzo dobrze. Dobra, nasz program, nasz podcast polega na tym, że właśnie żużlosy, żużlosy. Już pierwszego wyciągnąłeś, ale do czego, bo ty bardzo dużo mówisz, to fajnie, bo to dobrze się też słucha. Poczekaj, nie rozwijaj nie, jeszcze. Ja go tylko zaciskam. No. Bo generalnie tak od tej popularności trochę nam się temat sam nawinął, popularność. I tytuł tego odcinka to jest popularność. Ty rozpoczynasz w naszym cyklu, mini cykl, który się nazywa popularność. No to nie wiem, czy jestem odpowiedni człowiek do tego. Ja myślę, że sprawdzimy. Być może się okaże, że nie jesteś, okay. ale żużlos pierwszy to już wyciągnąłeś, to rozwijaj i rozmawiamy. Internet.
internet. Ty już trochę powiedziałeś, jak ty traktujesz internet. Na zasadzie takiej, że sam nie używasz, bo co? Bo nie masz czasu, bo nie lubisz? Znaczy, to nie, że nie używam. Ja używam, bo wszystko jakby... teraz wszystko kręci się odnośnie internetu i promocji, i reklamy, i marketingu, i tego wszystkiego. Czyli internet i wszystkie social media są jakby nieoddzielicielną częścią tego wszystkiego. Bardziej mi chodziło o to, że... Że ty nie masz czasu na prowadzenie? Nie. Generalnie, że ja nie dawam sobie zdjęcia, jak gotuję coś, kroję cebulę i jak się bawię z dzieciakami. Mój jeden i drugi profil i trzeci, czy ile ich tam jest, są zrobione stricte profesjonalnie pod moją pracę. Czyli reklama sponsorów, klubowe rzeczy, wszystkie te rzeczy, tak? Czyli jakby nie jestem takim typem influencera, który jeszcze pobocznie mówię sobie, daję zdjęcia, jak pieski sobie lecę przez lasy. No, jak robią kubkę i tak dalej. I kubkę robią. Mhm. Także fajne, super, nic przeciwko, ale ja akurat nie jestem takim. Tak? Także że po prostu mówię, ja traktuję te narzędzia jako Facebook, Instagram i wszystkie te rzeczy, jako komunikacja z kibicami, z partnerami i z tymi wszystkimi ludźmi a propos mojego zawodu. A wiesz, ile masz obserwujących na swoim Instagramie? Strzelaj. Wiem, 31, 2, 3 tysiące. No, 36 ponad. 36, okej. Tak, a na Facebooku? Podpowiem ci, że podobnie 40, więcej. 40. 37. 37. Tu i tu jest blisko. Okay. Ale Martin, to nie jest tak, że ja ci tutaj kadzę, bo to nie o to chodzi, ale naprawdę u ciebie to wygląda bardzo dobrze. No to fajnie. No. Nie, ale chcielibyśmy oczywiście jeszcze więcej, ale to też... Ale więcej czego? Tych obserwatorów, bo chcemy więcej ludzi, żeby po prostu im dostarczać... Kontentu, to się tak fajnie dzisiaj mówi. Czego? Kontentu. No to niech tak będzie. Materiałów po prostu, produktu. Bo też już zacząłem a propos na przykład tego Słowacji i że to jest marketingowo popularniejsze i popularniejsze, też będzie od tego roku Grand Prix Live dawanej na Słowacji. Bo nie było w zeszłym roku? Nie, na ogólnosłowackiej dostępnej telewizji, co największej na Słowacji. Tak, czyli to jest tak, jak na przykład by na TVN było wolnie dostępne Grand Prix Live. Ty, ale zobacz, jaki to jest paradoks. W kraju tak żużlowym, jak najbardziej żużlowym kraju w Polsce, musisz płacić i to nie mało, żeby oglądać Żużel, a na Słowacji ludzie będą to mieli włączając telewizję. No tak. I to jest, i to tylko świadczy o tym, że naprawdę ten Żużel staje się bardzo popularny i to jest to, co ja staram się jakby i chcę, żeby na Słowacji, naprawdę w takim kraju, gdzie ten sport jest sportem niszowym, żeby po prostu on miał większe zaplecze juniorskie, żeby mamy jeden tylko tor na całej Słowacji. Moje marzenie jest, Żarnowica. Żeby, tak, moje marzenie jest, żeby tam było więcej torów, żeby po prostu to się rozrosło. I ja dlatego chcę zrobić wszystko, co jest tylko i wyłącznie w mojej mocy, czy Grand Prix, czy Ligę Polską, dlatego ja też mega mocno promuję Ligę Polską też u mnie na Słowacji. Też chcę, żeby w szkołach spotykasz, nie? Z dzieciakami między innymi. W szkołach, ale też w mediach. Też dużo, na przykład od tego roku, ale też w zeszłych rokach, dużo się mówiło w różnych telewizjach. Mamy tam, nie wiem, 4 czy 5 telewizji takich dużych, które są tak ogólnosłowackie. I w każdych, kiedy są wyniki pokazywane też moje, to też mówią, że jestem zawodnikiem tego i tego klubu, jeżdżę w Polsce, Polska Liga jest najmocniejsza liga na świecie. I mnie to też cieszy, żebym chciał pokazywać, że słuchajcie, jest motorsport, jest produkt i który motorsport ma ligę? I który motorsport ma tak mocną ligę, jak liga w Polsce, która przyciąga dziesiątki tysiące ludzi, widzów na stadiony, 100 tysięcy ludzi to ogląda przed telewizją i wiesz, i taki fan motorsportu, on jest na przykład, a jest mnóstwo fanów motorsportu, którzy oglądają Formułę, MotoGP, Motocross, a mówię, tu jest produkt. Martin, okej. Ale wiesz... Ja to rozumiem, tylko teraz pytanie, czy ty się nazbyt mocno zaangażowałeś w to, co mówisz, to jest fantastyczne, tylko czy twoje wyniki nie są przez to gorsze, bo myślisz o tym, jak ten Żużel promować? Ten Żużel najlepiej promować przez wyniki i dlatego chcę się nastawiać mega na wyniki i dlatego moim zdaniem jedyna naprawdę najbardziej relevantna i najmocniejsza karta przetargowa, którą ja mogę ten marketing temu zrobić, to są właśnie te wyniki. Ja wiem, bo kiedy ale rozumiesz moje pytanie? Chodzi mi o to, czy to nie za szybko zacząłeś się tak bardzo angażować kosztem nie, wyników? Nie, moim zdaniem nie. To nie wpływa na wyniki? Nie wynika, absolutnie nie wpływa w żadnym sensie na wyniki, bo nie uważam, że to wpływa. W Bratysławie był tor. Twój tata jeździł w Bratysławie. Kiedyś był w Bratysławie, w Koszycjach, w Partizanską, w Bystrycy. I to wszystko już jest zaorane i tam już nie ma... No, tam już nie ma nic. Nie da rady tego otworzyć. Nie da, bo czyli to już nie ma tych stadionów. A rozmawiałeś na przykład z promotorami Grand Prix, żeby na Słowacji zrobić turniej? Czy nie ma takiego tematu? Były różne rozmowy. One z twojej inicjatywy wychodziły? Nie tylko. Aha, okej. No,
ale no uśmiechasz się, nie mogę więcej mów mówić. Dalej, nie no. Mogę więcej mówić. To inaczej zapytam. A co ci się marzy, jeżeli chodzi o turniej Grand Prix? Marzy Grand Prix się... Bratysława. Marzy ci się takie marzy coś. Mi się Grand Prix Bratysława. Jest jeden super stadion. Jest to infrastrukturowo super miejsce, bo masz trochę tego sportu w Austrii, masz trochę tego sportu na Węgrzech, masz trochę tego sportu w Czechach, masz trochę tego sportu na Słowacji, na Ukrainie, Polska. W Chorwacji, w Słowenii, wszędzie. I wszędzie do tej Bratysławy dostaniesz się autostradą plus minus z tych państw do 5-6 godzin autem. A ten stadion jak duży jest? Na ile kibiców? Z 22-25 tysiące ludzi. No widzisz, Marcin. Czyli to jest taki w sam raz stadion. To trochę się wygadałeś już, nie? Nie, to ja tylko się nie wygadałem, tylko mówię, co jest moje marzenie, tak? No takie było pytanie. I moje marzenie jest, żeby to zrobić na Słowacji. I żeby to zrobić na Słowacji, no to mi przychodzi na myśl Bratysława. I żeby to zrobić Bratysławę, no to mi przychodzi na myśl tylko jeden stadion, który tam jest. A kto tam gra? To jest lekkoatletyczny czy piłkarski? Nie, to jest piłkarski. Slovan Bratysława. I dlatego też mi to przyszło na myśl, że Bratysława jest 40 minut od Wiednia, 2,5 godziny od Pragi, 1,5 godziny od Budapeszczu, czyli sobie kibic może zrobić fajny 4-5 dni trip, pochodzić 4 różne metropoli różnych państw, znaczy raz, dwa, tak, 4 i połączyć to z żużlem, czyli jakby infrastrukturowo to jest super miejsce i to mi się naprawdę marzy i byłoby to super, jeżeli to by się kiedyś udało. I cała południowa Polska. Zobacz, ilu kibiców do Pragi wyjeżdża. Tak. A Bratysława jest bardzo ładnym miastem. Ja mówię, jest bardzo dużo tych, nie tylko polskich kibiców, bo polskich kibiców jest bardzo dużo wszędzie, tak? Bo to jest u was sport, jaki jest i bądźmy za to wszyscy wdzięczni. Ale mówię to też o tych kibicach. Chorwacja, Słowenia, no tak, Austria, tak, Węgry, Słowacja, Czechy, Ukraina i po prostu wszystkie te, które trochę tam mają coś i... A nie mają swojej ligi. Fajne, na przykład. No, fajny pomysł, bardzo dobry pomysł. Myślę, że ten pomysł, dzięki temu, że teraz to powiedziałeś, on się odbije szerszym echem. No kurde, mógłby się. Fajnie. No? Nie, bo to mi się marzy. I w internecie też ta promocja, o tym mówiłeś. Czyli ty tak internet rozumiesz, ale nie uczestniczysz w tym... Ty jako ty, a jak na przykład... Bo twoje... No ja jako ja w tym uczestniczę, wiesz, robić zdjęcia, nagrywać te wszystkie rzeczy, filmy i to wszystko, no to nie robi komputer za mnie, czyli, ale po prostu... Ale wiesz, no jak ale, to? No, selfie nagrywasz? Nie, no ktoś przychodzi z telefonem... Nie, no nagrywam selfie, mam człowieka, który po prostu ma dostęp do wszystkich moich kont, który się zna na tym i po prostu wysyłam to do niego, bo on najlepiej wie, kiedy jest prime time oglądalności na Instagramie, prime time na Facebooku i tych wszystkich rzeczach i ja nie wiem, przykładowo mówię, cześć, bądźcie wszyscy z nami na meczu, tak? No to muszę ja nagrać. Oglądajcie, mówi się Żużel. Oglądajcie, mówi się Żużel. Słuchajcie, tam filmik. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie i to wszystko. No to ja muszę to powiedzieć, tak? No czyli i to się pojawia na moich wszystkich stronach, tak? Także ja to robię, tylko po prostu mam człowieka, który z tym mi pomaga i który jest, który to też robi, no bo... A jeżeli ktoś cię prosi, na przykład Martin, nagraj taki filmik dla mojego szwagra, bo on ma tam 40. I to kurde, to jest kapitola sama w sobie, bo takich właśnie wiadomości mam dziennie 10, średnia na dzień. 5-10. To po prostu jest non-stop. Siema. Jestem twoim kibicem, jesteś najlepszym żużlowcem świata, tak. Kocham cię, nagraj mi coś. Super, ale po prostu... Nagrasz komuś, później ten się obrazi, że jemu nie nagrasz. I jakbym to miał robić, no to dziennie 15 minut spędzę tylko nagrywaniem takich wiadomości. Super, ale to... Ale nie. Bo wiesz, jaki tam jest problem, że jeżeli komuś rzeczywiście coś nagrasz, to ten ktoś będzie się chciał tym pochwalić. Ale nie, oczywiście, spoko, niech się chwalą, Ale nie, no, efekt jest taki, że jak się chwalą, to ktoś to zobaczy i powie, aha, mi nie nagrałeś. Bo mój szwagier ma za pół roku, to ja też do tego waculika napiszę, on też mi nagra. Ale nie, ale to oczywiście, że czasem nagramy, tak? Ale to są bardziej takie już naprawdę dla naszych znajomych, dla ludzi, których znamy, albo jest to na przykład, nie wiem, mój kuzyn przyjdzie, tak? Martin, możesz mi to nagrać, albo mój twój siostrzeniec. Albo mój kolega z teamu, tak? Powiem przykład. Szymek Woźniak przyjdzie, słuchaj Marty, Wacul, siema, bo mój tam, nie wiem, Krześniak ma to, nagrałbyś mu, no to są takie inne relacje, tak? Ale jeżeli obcy człowiek, którego nigdy w życiu nie widziałem, mi pisze, możesz nagrać dla w ogóle też obcego człowieka, którego w ogóle tam nie widziałem. A Krystyna musiała ci tak zaufać, czyli jeżeli ktoś ci będzie tak wiercił dziurę w brzuchu długo, to... No, nie, dobra, Marcin. Nie, generalnie fajnie, ale kurde, no mówię, strasznie dużo czasu by mi to zajęło i tak, tak. Druga kategoria, bardzo proszę. Stal Gorzów. Stal Gorzów. Dobre. Z czego się śmiejesz? Nie, no fajnie, że Stal Gorzów jest. No, pewnie, że fajnie. No, masz na sobie nową bluzę w ogóle, tak? Nowa kolekcja to jest? Ładna, co?
ale jest taka ładna i mi się podoba, że to jest z gumy to. A, że herb stali, no? Bo Martin tego nie będzie widać, to podcast to będzie słychać. No? I on jest taka gumowa. I to wszędzie, i to na spodniach, i no super jakość, fajne. No dobra, a chcesz trudne pytanie? Nie, łatwe. Zobaczył Stal Gorzów, nie, łatwe. Słuchaj, nie, bo dużo się mówiło o tym, że ty masz do Krosna odchodzić. W sensie takim, że tu już było dogadane. No i odszedłem? No chyba nie. No. Jak tak bluzę chwalić, to chyba zostałeś. No to co? Nie, dobra, ale bo rozumiem, że rozmowy były. To nie jest tajemnica dzisiaj, że były rozmowy. Nie były rozmowy takie, które były prezentowane w mediach. Nie, nie. Czy był temat Krosna? Czy dzwonił do ciebie prezes, tam nie wiem, ktoś z klubu? Była jedna chyba taka rozmowa, z tego co pamiętam, bo ja mam na takie rozmowy moją menadżer, czyli ja jakby generalnie to rozmawiam dopiero później, jak coś. Kiedy było wytłumaczone, że ja się czuję dobrze tam, gdzie jestem. I dogadany w Gorzowie jesteś po prostu. I klub, w którym jestem, ma zawsze pierwszeństwo. Tutaj w ogóle jakby to nie podlegało dyskusji. I na tym się to kończy. I że jeżeli by się coś zmieniło, to wtedy można gadać. No ale pierwszeństwo. To... A jak ci Krosno da dwa razy więcej, to co? Ale moment. I potem było tak, że kiedy to ogłosiłeś, że zostanie tutaj w sierpniu? Właśnie, albo... tu były różne wersje, wiesz? Bo... Nie, to było oficjalnie... Oficjalnie, no, oficjalnie, to... ale tu wiesz, na mieście gadali ale wcześniej. Ale na mieście mogą gadać, co chcą, ale oficjalnie było... Przez lato kiedyś, że zostaję tutaj, albo pod koniec lata, że zostaję, tak? Że po prostu powiedziałem, że jakoś tak to chyba no, było. No, znaczy to się zbiegło, Martin, z tym, że była informacja najpierw o tym, że Bartosz Zmarzik odchodzi do Lublina. To się zbiegło z tym. No i później było, że zostaję. Tak. No i po tym, że zostaję, ja już nie zmieniłem decyzji. Ani wtedy, jak ja powiedziałem, że zostaję, już nikt mnie nie pytał, czy gdzieś indziej pójdę. Martin, jeżeli nie chcesz o tym rozmawiać, to... Ale ja nie mam problem z tym, taka jest prawda, że... Kiedy ogłosiłyśmy, ja, Anders i Szymek, tak, że zostajemy tutaj, to nie było żadnego telefonu do mnie. I dlatego ja to wtedy sprostowałem nawet na moim Instagramie, Facebooku, bo to już było, to już zaczęło być trochę chore, bo dużo wszyscy mówią, a Martin jedzie do Krosna i coś tam takiego. Krosno nawet ze mną nie gadało wtedy o tym, żeby przyjechać w ogóle. Tak, no a jak Krosno miało gadać, skoro Krosno jeszcze było daleko w lesie, jeżeli chodziłoby o wynik sportowy? Oni przecież nie wiedzieli, że oni awansują. Ale to już było chyba wtedy, jak awansowali. Bo wtedy w ogóle się zrobił taki... No nie, no ale Bartek Zmarzik to przecież było wcześniej w ogóle. No dobra, już nie będziemy w te terminy nie, wchodzić. Nie, ale to jak Bartek powiedział, że odchodzi, to później jakoś była ta wiadomość, że my zostajemy, tak? Mhm. No i... Ale to przyspieszyło, że Bartek odchodzi, to rozumiem, że tam się konkretniejsze rozmowy z Gorzowem tutaj zaczęły dziać. No chyba trzeba było trochę tam, no bo wiadomo, że jak odchodzi taki zawodnik jak Bartek, to... Ale nie rozumiem. No bo jest informacja o tym, że Bartek odchodzi. No. No i wtedy co robi prezes Waldemar Sadowski? Ratuje to, co jest, jak rozumiem, czyli dzwoni do ciebie, dzwoni do Szymka, dzwoni do Andersa. Słuchajcie, chłopaki, przyjeżdżamy, bo tu trzeba podpisać kontrakty, no bo delikatnie mówiąc, drużyna nam się sypie. Ale ja już gadałem, my już gadaliśmy z prezesem wcześniej niż była ta jakby informacja jakby podana. To, że Bartek to powiedział, to że to było to wypłynęło, wtedy, on to później potwierdził. To, że to po prostu potwierdził i wypłynęło, to ja już wcześniej gadałem z Gorzowem, bo ja się nigdy nie tajłem tym, że chciałem tutaj zostać i ja generalnie byłem po prostu dogadany wcześniej. I to, że Bartek odchodzi... też no po prostu później nam to Bartek powiedział i na nas była decyzja, czy my zostaniemy, albo też będziemy odchodzić, ale mówię, ja tutaj nie miałem... Wątpliwości żadnych. Nie chciałem odchodzić. Stal Gorzów, jeszcze, Martin, miasto, bo ty się w tym mieście jak czujesz? Tak, już jestem któryś rok tutaj, także już to miasto im dalej, tym więcej znam, także czuję się tu bardzo dobrze i fajne, wszystko... jakby w porządku. Dzisiaj mówiłeś, że byłeś pierwszy raz na tajskim jakimś, tak? W takiej knajpie, w której nigdy wcześniej nie byłeś. Nigdy nie byłem. No właśnie czytałem o tym jakieś recenzje i tak i mówię, muszę już kiedyś spróbować i że tą kuchnię lubię, tak sobie spróbowałem akurat dzisiaj taki makaron. Ale knajpy fajne. W Gorzowie to tak nie urywają, szału nie ma. Wiesz co, ale znajdą się fajne. Tak? Znaczy ja nie jestem jakiś wymagający klient, także żeby było smacznie, zdrowo i mi wystarczy. Okej, ale miasto samo uważasz, że... Bo właśnie, zróbmy jeszcze taki mini ranking twoich żużlowych miast w Polsce. Bo ty jeździłeś, tak, zaczynałeś w Krośnie, no to zaczynałeś w Krośnie, to jeszcze tam miałeś Trądzik. To co to jest?
pryszcze na twarzy, okay, takie młodzieńcze. No miałem, no miałem trochę. Bo to zdjęcie oglądaliśmy, takie akurat zawody, które w których ty brałeś udział w 2000, który to? Siódmy? Program szósty, tu mam. Szósty. 2006 rok, dokładnie 8 października, ale ustaliliśmy już, że te zawody były przekładane. To był mecz barażowy. PSZ Milion, Team Poznań, KSZ Krosno. Martin Waculik startował tutaj z numerem 7, jako wtedy, bo wtedy był mógł być zagraniczny junior, nie? No Martin, jeden upadek, 1-2-0, 4 punkty, no szału nie było. 16 lat, no początki, szału nie było, no nie było szału. Tak jak dobra, z Krosna poszedłeś do... Dokąd ty tam poszedłeś z Krosna? Gdzie to było? Do Gdańska? Nie, Rzeszów. A, do Rzeszowa. Tylko no, niestety no. Spadliśmy wtedy z ligi, z Ekstraligi. I dlatego, że po prostu chciałem cały czas się rozwijać w Ekstralidze i czułem, że to jest miejsce, gdzie chcę być, to poszedłem do Gdańska. I gdzie niestety też spadliśmy, ale tam trzeba powiedzieć też tą drugą stronę. Mi się tam wtedy zdarzyła kontuzja, bo udo złamałem pod koniec sezonu i akurat wtedy Gdańsk jechał chyba w barażach, z tego co pamiętam. I mi tam akurat w tym roku już w miarę dobrze szło na tej pozycji juniora i dorzucałem tam takie ważne punkty. I chyba też dlatego, że ta moja nieobecność jedno z drugim, to też mogło wpłynąć na to, że no niestety drużyna się... Tu z Nikim Pedersenem wtedy jeździłeś w Gdańsku? Nie, tam wtedy był Bjarne Pedersen, Hans Andersen, mi się wydaje. Tak. No dobra. Skóra tam Skóra. Jeździł. Tak. No i właśnie niestety też spadliśmy, także kurde, kolejna historia się powtarzała, także... I później poszedłeś do Tarnowa. Do Tarnowa chyba, i tam 6 lat spędziłem. Tak, w Tarnowie. I z Tarnowa poszedłeś już do Gorzowa chyba, tak? Do Torunia. I z Torunia do Gorzowa. Do Gorzowa. I z Gorzowa do Zielonej Góry. Tak. I z Zielonej Góry do Gorzowa. To trochę tych... Nie, nie będę cię o to pytał, spokojnie. Nie, ale to wiesz, wszyscy mówią, no trochę tych klubów miałeś, no tak, ale wiesz, jakby Rzeszów się utrzymał, to raczej bym nie został. Jakby Gdańsk się utrzymał, to też chyba bym tam został, wiesz? Czyli trochę też los miał na to wpływ, że dlatego, że faktycznie chciałem jeździć w tej Ekstralidze i przyjechałem z tej pierwszej, drugiej ligi i chciałem zostać w tej Ekstralidze, no bo miałem 18 lat i chciałem się rozwijać, no to nie chciałem zostać w pierwszej lidze. A zobacz na mapę Polski, jak te kluby porozrzucane są. No, jeszcze tylko w Lublinie cię nie było, tak żeby bardziej po prawej stronie. Chociaż byłeś w Rzeszowie, to blisko. No, widzisz, no. Bo mi się wydaje, że naturalnym takim klubem dla ciebie geograficznie najlepszym byłoby chyba właśnie albo Krosno, albo Rzeszów, nie? Gdzieś tu, Lublin. No na dole, no Tarnów to było... Tarnów był dobry, no. Jakby super miejsce. Rybnik jest bardzo blisko, Częstochowa jest blisko. To są wszystko kluby, które mam z domu 3,5-4 godziny. Które z tych miast, o których rozmawiamy, jest dla ciebie takie najbardziej zakręcone na punkcie żużla? To nie znaczy, że to jest najlepsze miasto według ciebie? Nie, no ale mocno przeżywają żużel. No, w Gorzowie, w Zielonej Górze to widać, tak? No. To są mocne. Bo jak to się objawia u ciebie? Tym, że ludzie cię zaczepiają? Czy jak ty to odczytujesz? Nie, ale to nawet chodzi o to, jak na trybunach są, jakie po prostu jest tam ile ludzi przychodzi na mecze, jak po prostu oni faktycznie tym żyją. Częstochowa mocno jest wkręcona w żużel. Dobra, ale spośród twoich miast. To, czyli co? Gorzów albo Zielona Góra, tak? Czyli tam, tak? Gdzie ja jeździłem? Tak. No ja mam też mega wspomnienie z Tarnowa, bo tam wtedy jak ja jeździłem, tam mnóstwo kibiców przychodziło. Pamiętam finał z 2012, pełny stadion i to była, przepraszam, taka atmosfera, że wow. Z kim był ten finał? To był z Gorzowem? Z Gorzowem. No i wygraliśmy. Tak, tam Leon Macen wtedy jeździł. Tak, Leon, Janusz, ja, Greg. Tak, mocna drużyna była. Maciek Janowski. Tak. Kurde, co? Zobacz, jakby to dzisiaj, no nie wszyscy już dzisiaj jeżdżą, nie? Ale gdyby to dzisiaj zebrać, I ten, no ale Gorzów, Zielona to są naprawdę no, mocne żużlowe miasta. Losujemy dalej. Dalej. Kibice. No, to mamy, widzisz, tak, znaczy pokrewne są te hasła, ale dlatego, żebyśmy sobie to rozszerzali. Martin, wiesz co, bo ja rozmawiałem zresztą w tym studiu z Mariuszem Staszewskim i temat był, że czy miał jakichś psychofanów swoich, takich, którzy, wiesz, no, po prostu jeździli za nim i on opowiadał na przykład o pani, która tutaj w Gorzowie przyklejała mu serduszka na motor i sypała mu kwiaty, jak on wyjeżdżał na to. O, fajnie. I to go zawstydzało trochę. No, ale bo wtedy młodziutki był. Były, no. A ty masz jakieś takie historie? Nie, no, ale było parę takich znaczy, nie wiem, czy nie nazwałbym to psychofanów, ale takich, no, już co naprawdę, no, tam przesadzały, także... Ale ja co na przykład? Ja nie mówimy personalnie, no, możesz powiedzieć, jakie to są zachowania. Nie mówię personalnie, ale to już nawet nie pamiętam, ale wiem, że takie, no, non-stop jakieś tam, to aż takie nienaturalne po prostu, różne teksty. Krzyczały coś.
kričali non-stop, i v ogóle kdež tam čekali cały čas i non-stop zdjęcia, mówię, że non-stop to non-stop, mówię, kurde, to ty masz więcej zdjęć ze mną niż moja rodzina, albo coś, wiesz, no, ale to już takie, ale w sumie takiego, że zupełnie crazy to chyba nie. Coś. Czyli wystarczyło, że na przykład zwróciłeś uwagę, że... Ale to nie było nawet, że nie, to nie było ani coś takiego, tylko bardziej to obróciłem na taką stronę humoru, że bardziej coś w tym stylu, że raczej ja nie chciałem absolutnie obrazić kogoś, ani nic w tym stylu, ale bardziej to było coś takiego, że żeby się trochę z tego pośmieć, ale żeby też może gość albo dziewczyna trochę dostała do myślenia, że a może faktycznie już trochę za dużo jest tego, albo coś. A na jakich w jakich miejscach na przykład zaskoczył cię jakiś kibic, że wiesz, że jesteś na przykład, nie wiem, w teatrze albo w muzeum i nagle ktoś podchodzi, wiesz, no bo jak jedziesz na zawody, no to się liczysz z tym, że to będą... To się liczy, no. Na stacjach paliw na przykład często można... To tak, to często się zdarza na stacjach paliw. Generalnie w Polsce jest dosyć dużo tego, i czy na tych stacjach, albo gdzieś po prostu idziesz sobie po mieście, albo tak. Ale jak reagujesz? Na przykład ktoś podchodzi zdjęcie. No siema, no spoko, nie ma problemu. Z reguły co kibice mówią, że a ja pamiętam cię, tam 7 lat temu przyjechałeś. Nie, najlepsi są ci, że siema, pamiętasz? No, co? No, pamiętam, no spoko. No, raz pamiętam, był taki kibic, to był jakiś Słowak, to było niedawno, to było 2022, właśnie rok temu, Grand Prix Praga, i było takie to, że te autografy mamy wcześniej, nie? Sesja taka. Sesja autograficzna, no i gość mówi, gość tak macha do mnie, ja macham do niego, nie? A on później już, jak przyszedł ta kolejka na niego, to mówi, pamiętasz mnie? Ja mówię, nie. A on powiedział imię i nazwisko, a on... No, a ja nie, cały czas, wiesz, i po prostu tak, i normalnie obraził, nie? Obraził się, ja mówię, przecież ja byłem, chodziłem do tej samej szkoły, co ty, byłem 2 lata starszy i w ogóle, ja mówię, w ogóle jakiś psycho, nie? No. Ja mówię, no spoko, bardzo przepraszam, ale no nie mogę pamiętać wszystkich, może i cię pamiętałem, ale zapomniałem, przecież wiesz, no niestety, ale super, dziękuję za kibicowanie, ja mu mówię, nie? On serio się obraził, nie? I tak patrzył na mnie w ogóle, jakby mnie chciał, nie wiem, w twarz walnąć, albo co? Ale że to jest, myślisz, że to jest prawdopodobne, że on chodził do tej samej szkoły, co ty? No jest to prawdopodobne, może to jest prawdopodobne. To mógłbyś nazwiskiem jakiegoś nauczyciela rzucić, to wtedy by mu się miło zrobiło. Ale no spoko, nie... ale to wiesz, ale on myślał, że ja nie wiem, że ja jestem jakaś gwiazda, co się nie przyznałem za nim, albo co, i to ja w ogóle taki nie jestem. Rozumiem. Ludzie, co mnie znają, to wiedzą, że taki nie jestem, ale po prostu to było aż takie, mówię, kurde, no gościu, spokój się, bo zawal dostaniesz. A propos dziwnych miejsc, ja miałem taką historię, teraz mi się przypomniało, że kiedyś byłem, po prostu jechałem przez Zieloną Górę i tam jest koło tego, tam jest taka hala duża i basen w Zielonej Górze i obok jest stacja paliw naprzeciwko, po drugiej stronie. No i ja wszedłem do toalety, żeby się załatwić, tak. Wchodzę i tam akurat, ja to pamiętam, bo tam jest tak, że wchodzisz do toalety, wiesz jak to na tych stacjach takie czasem malutkie są, przechodzisz obok takiego małego przejściowego takiego pisuaru, dalej są jeszcze drzwi, no i jest tam później ten, nie? No to wchodzę tam dalej, żeby, mówię, ktoś będzie chciał sobie szybko siku zrobić, to sobie tutaj, wiesz, będzie mógł w tych, do pisuaru, to wejdę tam dalej, żeby nie blokować dwóch. No i tam sobie, wiesz, stoję na jedyneczkę szybko i miałem drzwi zamknięte i słyszę, że ktoś wchodzi i słyszę po głosie, mówię, kurde, znam gościa, nie? Z głosu tylko. I on tam mówi, nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany, no ale ile mam tam powtarzać tego, nie? Ja już skończyłem szybko, no to wiesz, otwieram drzwi, wychodzę i tak się przyciskam, bo to wiesz, wszystko małe, nie? A patrzę, mówię, kurde, Jarosław Hampel. O, okej, okay. Jarek. No i wiesz, to nie powiedziałem moim dzień dobry ani nic, no bo co będę, wiesz, jak to on jeszcze słyszy, że poddenerwowany. No ale są takie sytuacje. Są, I wiesz, i są takie sytuacje, że chciałoby się do tego człowieka podejść, dotknąć go i powiedzieć chociażby, chłopie, lubię cię, no. No. No wiesz, o co chodzi. No wiem, no tylko tak po tym pisuarze, tak rozumiem, no, że nie, tak... Nie, no łokciem, tak, wiesz, tam jakoś inaczej, nie. Ale nie, ja rozumiem tych kibiców po prostu, o to nie, chodzi, no, nie? No wiem, jasne. Ja też rozumiem. Słuchaj, no jak i... ja bym zobaczył Tonego Rickardsona dzisiaj, chociaż, no, chociaż ja mam do niego poszedł i powiedział... Pamiętasz mnie? Nie, no to nie, ja ale... Ale siema, no. Tam, wiesz, ale to nawet... Ale ja też czasem tak było...
Nie, no ja też mam swoich idoli, tak? Czy to są po prostu z różnych tam takich, tylko ja też jestem fanem kogoś, ale na przykład i też mi się zdarzyła taka sytuacja, że kogoś, nie wiem, widziałem w sklepie, tak? No. A na przykład miałem styczność kiedyś z nim, coś tam, ja nie wiem, się poznać, albo co. Kto tylko... Ale ty masz też nie, jakiś... nie wiem, bo ja no. generalnie mam... źlą pamięć i w ogóle parę razy no mówię, byłem wyłączony, także no. ja nie jestem ani na imiona, ani na nic, także ja generalnie to, ale wiem, że jak podszedłem do kogoś, to normalnie, grzecznie tylko pozdrowić, że siema, na 100% mnie nie pamiętasz, ale kiedyś tam, ja nie wiem, miałeś mi jakąś styczność i tylko chciałem pozdrowić, bo akurat tak czułem, także siema, miłego dnia i tak. Czyli to, i wiesz, czyli to jest taka formuła, Martin, jaką ty byś chciał, żeby no, ktoś do ciebie normalne, mówił. Bo wiesz, bo jeżeli mi ktoś powie, pamiętasz, na pewno pamiętasz i ktoś mnie zacznie przekonywać o tym, że kurde, na pewno go pamiętam, no to wiesz, zamiast tego normalnie powiedzieć, że chłopie, masz tego dużo, na pewno wiesz, zapomniałeś, ale... ja pamiętam i miło mi, że cię widzę, to siema, tylko ci mówię. Jasne. No to jest dużo bardziej takiego, na takie naturalne i do przyjęcia. Ale powiedziałeś fajną rzecz, Martin, bo to jest, bo w tej chwili zdradziłeś taki model, ja też jestem jakby fanem tej formy, o której powiedziałeś, bo to jest fajna forma dla kibiców, którzy na przykład może czasem, bo to wiesz, to też nie jest tak, że ktoś jest taki z premedytacją, bo to może być taka radość dla kogoś, że ktoś po prostu nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji, no, kiedy widzi swojego idola. No, nie ma takie nie? doświadczenie. No. To jest dobre, nie? Fajne. Słuchaj, wiem, że mnie nie znasz, ale ja cię znam, jesteś, no, spoko, no, no. lubię cię. Na no, przykład, i to jest, wiesz, i to jest i wtedy na pewno otrzyma dużo lepszą reakcję niż jak będzie mówić. Tak, bo że pamiętasz, do szkoły pamiętasz. No, Martin, jak ty wiesz, albo powiedz tak szczerze, jak na przykład, bo dzisiaj coraz rzadziej się już organizuje prezentację drużyn, taką dla kibiców przed sezonem, że wiesz, jeszcze zimno, wy tam w kurtkach, nie? Albo chyba, że w jakiejś hali zamkniętej. Ty lubisz taką formę spotkań z kibicami, czy ona jest męcząca? Bo ona już trochę jest passé, wychodzi z mody już trochę. To jest fajne, kiedy się spotykasz z kibicami i pamiętam też, że rok temu miałyśmy takie spotkanie z kibicami, że był otwarty park maszyn i bardzo dużo kibiców tam było i to wszystko to było narzekali, fajne. Że ciasno było, nie można było się dopchać. A to jest właśnie to, że no jest to męczące. Jest to też męczące dla tych kibiców, jest to też męczące dla tych zawodników, bo to jest tak olbrzymia masa ludzi, tak? Ale to jest fajne. Moim zdaniem kontakt z ludźmi jest fajny, tylko no też przez ostatnie lata byliśmy trochę ograniczony sytuacją, która była, czyli pandemią i tym wszystkim, no to niestety nie było można za bardzo się gdzieś tam spotykać w mnóstwach, w dużej grupie i tam gdzieś się prezentować, tak? Ale kiedy jest taka możliwość i kiedy akurat to wypada i pasuje, to dlaczego nie? Spoko. Czyli co, uważasz, że powinno się takie prezentacje organizować? I ja nie jestem ani przeciwko, ani za. Czyli jak klub mówi, że robimy, to ty mówisz, dobra, przyjadę, będę. Jakby spoko, nie? Ja wiem, że ludzie, ale to też są ludzie, którzy na to przychodzą, bo lubią, ale też są prawdziwi kibice, którzy bardzo kibicują, ale nie przyjdą, bo na przykład akurat, nie wiem, wolą coś innego robić, także... No to... prawdziwy kibic przyjdzie, nawet jak miał uszy sobie odmrozić, to i tak przyjdzie, no Martin. No, tak, litość. No pewnie, że tak. Okej. Okay. No to w takim razie, jeżeli jest bardzo wielka chęć kibiców takiego coś robić, no to jest fajne, absolutnie jestem za, no bo dlaczego nie? No a ty po zawodach na przykład wychodzisz do kibiców czasem? Także wiesz. No zawsze wychodzimy do kibiców. Ale nie, ja tak mówię później już, jak wiesz, bo tam są tacy, którzy zawsze jeszcze przed bramą na przykład jak już busy wyjeżdżają, to... Nie, no to się zatrzymamy, ale zazwyczaj to jesteśmy, nie wiem, jeszcze kimś wykąpiemy, przebierzemy i to wszystko, no to tam już naprawdę jest tylko... Garstka zostaje. Garstka, ale tak zawsze się zatrzymasz, przybierz piątkę albo podpiszesz kartkę i tyle. Ja na Grand Prix byłem we Wrocławiu kilka razy, jak jeszcze byłem dzieckiem, lata 90. Tam oczywiście po 95, bo wtedy było pierwsze Grand Prix. I pamiętam, że kiedyś dostałem taką naklejkę od Jimmy'ego Nielsena. Do dzisiaj ją mam, ona już trochę wyblakła, bo później chodziłem z nią na podkładce takiej, nie? Ale też na przykład dostałem widokówkę, tylko nie pamiętam, czy to było od Petera Carlsona, czy od Michaela, wtedy jeszcze Carlsona, później Maxa. Słyszałem, że to nie wyszło z mody, że wozisz w busie na przykład takie widokówki ze swoim... No nie masz te pocztówki, takie kartki i tak. Robi no, się jasne. To cały czas? No cały czas, no. No jasne, no bo wiesz, są jakieś dzieciaki albo ktoś, no to jeszcze podpiszesz mu na to i dasz mu. A naklejki też masz? Chyba tak, bo tam mam coś z tylu busie i coś tam jest, jakieś smicze i naklejki. Fajne, że coś wiesz. No to fajne, no. Prawda jest taka, że wiesz co, ja na przykład jak prowadzę we Wrocławiu zawody, to mamy przygotowane konkursy różne, no tam ja chodzę do kibiców, kiedy są przerwy, jeżdżą traktory, to sobie tam robimy konkursy i kiedyś wpadłem na taki pomysł, bo to co ty powiedziałeś jest fajne.
że żeby patrzeć po sobie, jak się kiedyś o czym się marzyło, i dzisiaj, jeżeli możesz to komuś dać, to to dajesz. Tak. I ja kiedyś znalazłem zrywkę, zrzutkę od Gogli. No ja też chodziłem kiedyś w Żarnowicy po meczu i po to, że zbierałem, no. I co, jak zebrałeś, to co z nią robiłeś? No, odkładałem sobie, no. ja też tak samo, tu w Gorzowie na stadionie i miałem taką, ja sobie wymawiałem, że to jest zrywka najpierw Piotra Śwista, okay. A później Tonego Rickardsona. No i jeszcze Tomasza Bojerskiego, też go bardzo lubiłem, w związku z tym te zrywki miałem. I teraz jak robimy te konkursy we Wrocławiu, to no, nawet doszło w zeszłym roku do sytuacji takiej, że no, dałem po prostu tę zrywkę z zebraną z toru, no bo one tam się walają, jest ciągnik jedzie, to można wziąć i dać i ona jest, wiesz, to jest unikat, ona jest brudna, nie kupisz no takiej jest, nigdzie, no, nie? Jasne. I wtedy jeszcze możesz powiedzieć, że to jest na przykład zrywka Maćka Janowskiego, tak. Ale była taka przykra sytuacja w zeszłym roku, że dwie dziewczyny złapały i rozerwały. I to są, zobacz, gadżety, nie? No to są autentyczne takie. Tak, no. Tego się nigdzie nie kupi. Dobrze, Martin, tyle chyba o kibicach. Co, czy jeszcze chciałbyś kogoś pozdrowić? Wszystkich kibiców. Martin, dziękujemy, że jesteście, bo bez was by to nie miało sensu. Dalej, jeszcze kolejna kategoria. Słowacja. No to już o Słowacji trochę powiedzieliśmy, nie? No bo trochę to już... No. Tak. Ty się żużlem zaraziłeś... No właśnie, to też jest ciekawa historia, bo... Twój tata był żużlowcem, nie każdy o tym wie. Był bardzo dobrym żużlowcem. Nigdy w Polsce nie jeździł? Jeździł parę meczy. Jeździł? Tak. W jakich barwach? Znaczy, nie ligę nie, ale parę jakieś meczy. Jakieś zawody tutaj, po prostu. Jako... Zawody jechał. Tak. Bo on jeździł, ty pamiętasz wszystkie jego kluby? Nie, w ogóle. Urodził się w ogóle w dobrej wodzie twój tata? To wiem, no. Gdzie jest dobra woda? Koło Trnawi, to jest... No, koło Trnawi. No. I jeździł w Bratysławę, później Zohor, później Żarnowica. I Pardubice jeszcze między tym. Pardubice w międzyczasie. Na tak. Wojnie tam był, no. A Preglejka Żarnowica to Preglejka, Preglejka to jest... to była firma. Preglejka w ogóle to jest takie poklejone drzewo. I sklejka. Oni tam, sklejka. Po polsku oni, sklejka. Oni to tam produkowali, bo tam była olbrzymia fabryka, co zatrudniało całe miasto. I to był główny sponsor jakby tego teamu. Dobra, i tata Zdeno. Mhm. W ogóle jak widziałem twojego tatę Zdeno w materiale, to na pewno to usłyszałeś od kogoś, że ty jesteś kopią taty Zdeno. No, słyszałem. Tylko, że trochę młodszy jesteś. No. Inny kolor włosów, no. No. Tata ma już takie bardziej... No czarne miał, no. Ja mam takie brązowo blondowe. Tak, no takie jakieś... No ten czapeczkę masz teraz to. Ale wiesz co, Martin, ty, bo on cię w ogóle nie pchał do żużla, nie? Tata. Nie, no ja się pchałem sam, no. I to bo... podobno byłeś takim freakiem, że ty tam w ogóle Grand Prix wszystkie na pamięć znałeś. Znałem wszystko na pamięć i codziennie to 3-4 godziny w telewizji nic, tylko żużel. Oni już chorzy były rodzice z tego, że po prostu ja tylko żużel, bo, no bo tak mnie to strasznie fascynowało. Taki wkręcony byłem w ten sport. I non-stop tylko żużel. Przyszedłem ze szkoły, żużel, później trochę sobie zrobiłem tam to, co miałem zrobić do szkoły i ponownie żużel. I jak nie w telewizji, to koło domu jeździłem, jak nie koło domu, to z kolegami, jak nie to, to sobie rysowałem żużlowców na papier. Grałeś kapsle? Nie. Nie grałeś kapsle? Nie. A na rowerze jeździłeś, speed rower? To tak. No. I dobry byłem. Dobry byłeś? Ja też byłem dobry. Wszystko wygrywałem. No i wygrał z tobą. No nie wiem, czy byś wygrał, ale spróbujemy kiedyś. Słuchaj, bo tak, ty się interesujesz polityką? Nie. Ale wiesz, jaka sytuacja polityczna jest w tej chwili na Słowacji, nie? Trochę. No przedterminowe wybory, no, trochę, rozwiązanie tak, rządu tak, i tak dalej. Tak, no. To jest jakiś problem dla ciebie? Dla mnie... Chciałbym być w państwie, w którym jest wszystko okej i na pewno jeszcze nie ma takich problemów, jak że to może muszą być jakieś wybory przedczasne albo to, ale mówię, ja się nie znam na polityce, także mi nie oceniać sytuację polityczną, bo... Nie, ja cię nie pytam o ocenę, tylko, ja czy, wiem, czy się, tylko... Jak bardzo się interesujesz, to jest ciekawe po prostu. No właśnie, że nie interesujesz się. Nie bardzo się interesuję. Bo wiesz, korelacja, czyli połączenie polityki, czy zależność polityki od sportu jest duża i wiesz, pytanie, czy na przykład nie upatrujesz trochę w tym, co się dzieje politycznie w tej chwili, no może jest jakaś szansa na to, żeby ten żużel gdzieś tam wcisnąć pomiędzy. Ale jak? No nie wiem, no może jest jakiś polityk, kandydat na polityka, który mówi, ja lubię żużel. No wiesz, że to często się przez politykę dzieje. Wiesz, jaka jest sytuacja w Polsce na przykład, jeżeli chodzi o połączenie polityki z żużlem, w sensie takim dużo się dzisiaj mówi o tym, że spółki Skarbu Państwa tam wspierają tu, za chwilę w Gorzowie będzie spółka Skarbu Państwa, wiesz, to tak jest. Jedni mówią, że to nieuczciwe, no różne są opinie. Ja nie mówię, jaką nie miałem. Wiem, ja jestem sportowcem, jestem kibicem sportu i ja się zawsze cieszę, kiedy, nieważne kto to jest, ale kiedy są ludzie, którzy chcą wspierać sport jako taki, czy to jest żużel, czy to jest piłka nożna,
šatkúvka, pivka rančná, volejbal, nevážne co, nech to je, co bonč, ale poprostu, kedy ľudia chcú spierať ten sport, bo sport dužo učí. Všetci vieme, co značí sport. Všetci vieme, co značí sport dla malých detí, že to učí disciplíny, že to učí pokory, že to učí poprostu te všetké cechy, co to učí. I dlatego uvažam, že v sport treba i varto investovať. Takže ja myšle, že investícia v sport je dobrá i potrebná, tak? I potrebujeme młodzież, ktorá będzie się zajmować sportem, bo sport to też zdrowie, tak? Kiedy... A twoje chłopaki co będą uprawiały? Moi chłopacy na razie chodzą na gimnastykę i na futbol. Także na piłkę nożną. Czyli dobry podkład do tego, żeby mogli w przyszłości jeździć na żużlu. Nie będą jeździć na żużlu. Na pewno nie? Na pewno nie. A jak będą tak bardzo chcieli, jak ty chciałeś? To ja będę mocniejszym tatą, który mówi nie, niż mój tata. Naprawdę? Naprawdę. Czyli nie i koniec. Nie i koniec. A jak ty, wrócę jeszcze do tej takiej trochę sytuacji geopolitycznej, jak wy dzisiaj postrzegacie Czechów? Lubicie Czechów, czy nie lubicie? To są nasi, tak mówimy, że bracia, także... No bo się Czechosłowacja, zresztą tak, jakby... Tak, no to jest taka prawie żadna różnica między nami i no lubimy się normalnie. Są troszkę inne te kraje, no Czechy są troszkę inne niż Słowacje, jest trochę może inna mentalność, Słowacy są inni niż Polacy, Polacy są inni niż Czesi, Czesi są inni. To jest normalne, bo każdy ten kraj ma swoje specyfika, ale tam nie ma żadnego ani napięcia, ani nic. Bo w tym roku w Ekstralidze znowu będzie Czechosłowacja, dlatego że ja takiego sformułowania użyłem we Wrocławiu, kiedy Waszek Milik jeździł we Wrocławiu, a ty wtedy jeździłeś chyba w Gorzowie albo w Zielonej Górze, nie pamiętam. No, był taki mecz, razem jechaliście i któryś był pierwszy, któryś był drugi. Ja mówię, o, Czechosłowacja na czele. No fajnie. Ale nie. 5-1. 5-1, no ale to trochę o co innego w tych zawodach chodziło. Czyli ty się zajmujesz promocją żużla na Słowacji, na tym ci zależy. Bardzo mi na tym zależy. Bardzo mi na tym zależy po tym punktem, żeby po prostu ten sport, kiedy ja skończę karierę, żeby on nie umarł, żeby miał młodych zawodników, żeby miał dobrych zawodników, żeby miał mocny ośrodek, który będzie mógł szkolić zawodników i żeby miał zaplecze takie, które może to wszystko tworzyć dalej. A nie chciałeś, żeby któraś, znaczy no nie ma słowackiej drużyny jako takiej, ale patrząc na przykład na te takie zespoły teraz niemiecki, wcześniej węgierski, ukraińskie, żeby słowacką zespołom poskładać i w polskiej lidze? No fajnie by było, fajnie, no tylko na razie jeszcze nie ma takiej drużyny, która mogłaby wystartować i być mocna jakościowo. Ty mocno liczysz na swojego siostrzeńca, że będzie... On już nie jeździ. Nie jeździ? Nie, on zakończył karierę. Mhm. A to jest... 2 lata temu. Tak? Mhm. No ale starałeś się pomóc. Starałem się pomóc, ale też oceniam to, kiedy po prostu człowiek poczuje, że jednak nie tędy droga i powie dziękuję, spróbowałem, dało mi to i to, zabrało mi to i to, ale dziękuję, wybieram inną drogę. Także moim zdaniem normalna, dorosła decyzja. Nic na siłę, pewnie, że nic tak. Siłę, czyli a ten Żarnowice Stadion, jeszcze kończąc już temat twojej ojczyzny, bo ty tam opowiadałeś kiedyś, że tam węże strażackie połączyliście i... Tak, zaczynaliśmy sobie polewać tor, no, bo nie miałyśmy polewaczki, to miałyśmy węże do gaszenia pożaru normalnie, no i piłkarze miały na boisku te szachty takie, gdzie oni też miały te swoje węże i rozkładali sobie te, jak to się mówi, to co ci wodę rozlewa, bo to wtedy jeszcze nie... Zraszacze takie. No, zraszacze takie. Że taka mgiełka leci, nie? Tak, tak, tak. No to my tam już się nałączały zawsze, no i z tymi wężami polewaliśmy tor. Tak to wyglądało przed treningiem. To tam z dobre 2 godziny się lało, 2 minuty z godziny, się jeździło. Z godziny się lało, żeby polać, zalać tor, no. Żeby szybko nie wysech, no i później się jeździło. Z własnym cieniem jeździłeś, ścigałeś się. Na początku tak. Dlatego zawsze podziwiałem wszystkich, na przykład chłopaków w Czechach, w Polsce, że tu było więcej konkurencji i mogli się ścigać i to było fajne. Martin, kolejny żużlos, bardzo proszę. Możesz sobie łyka herbaty wziąć, bo nie wiem, czy czujesz, zrobiło się trochę chłodno. Nie, spoko, spoko, spoko. Autografy. Autografy. Na jakim najdziwniejszym, Martin, przedmiocie dałeś autograf? Albo części ciała, no bo to... Gdzieś w dekolcie. Znaczy, nie... W męskim dekolcie, jak rozumiem, oczywiście. W damskim chyba dekolcie. Nie było to głęboko w dekolcie, ale było to gdzieś u góry dekoltu. Gdzieś, blisko szyi, właściwie to była sama szyja. Koło obojczyku chyba. I gdzie jeszcze? Kurde, to... No na pewno były różne takie dziwne w ogóle... Na przykład jak się na aukcje jakieś charytatywne, to są takie przedmioty, które się licytuje i może tym kluczem pójść. No ale to co, to wtedy podpisułem swoje rzeczy, w których na przykład jeździłem albo tak, no i ja akurat bardzo lubię takie rzeczy, także bardzo lubię pomagać, no i to jest
jakby fajne, także to... Na przykład Maciek Janowski na takie pytanie odpowiedział na Harleju chyba się na baku Harleja kiedyś się podpisywał. Też podpisywał na jakiś motor. No. Chyba na jakiś ścigacz albo co. Jeżeli na chodzi... komórki się podpisujesz. Jak na komórki? No na case albo podcase, że po prostu ktoś ci da komórkę i... Ale długopisem jedziesz normalnie, tak? Makerem, no. A, ja myślałem, że ktoś, wiesz, że ktoś... Nie, normalnie na przykład ściągniesz to i od stylu markera i da ci autograf. A, to takie słabe jest. No nie, no ale to mówię, to jest takie zwykle, nie? Ja myślałem, że wiesz, że ktoś ci daje telefon, tak o... I podpisze, internet banking. Notatnik ci otwiera, masz tam, wiesz, możesz palcem rysować i tam szrajbnąć, nie? Ale to jest ciekawy pomysł, nie. Bo to wtedy masz zawsze w komórce te autografy. Zawsze, możesz, wiesz, na imprezie, patrz, tu mam waculi. No, tu jest, kurde, zobacz. Ale to, Martin, to są twoje autografy. A teraz pytanie jest, odwracam pytanie i... Autografy ty zbierałeś? Zbierałeś na pewno, jak byłeś taki zakręcony. Na pewno zbierałem. No. To najcenniejsze masz jakie autografy? Czyje? Toniego Richardsona mam na programie. Z Tonim mam też zdjęcie. Ja wiem. No. I z Tomkiem Golobem też mam zdjęcie. Grega Hancocka, Jasona Krampa też mam zdjęcia. A to już byłeś wtedy zawodnikiem? Nie. To miałem 10-11 lat, 12. I z Tonim mam zdjęcie już jak byłem w Kevlarze i z Tomkiem Golobem. To miałem 14 lat. Czyli masz zdjęcie lat. I jako kibic, i jako zawodnik. I jako kibic, i jako zawodnik. To zrób sobie z nim, jak będzie okazja teraz już tak na dorosłego. I zrób sobie później taki fajny miks, wiesz, to fajnie będzie wyglądało? Fajnie, no na przykład z Gregiem mamy tak, że to jest z Grand Prix Pragi z 2003 roku, ja miałem 13 lat, stałem za szatką i on stał z drugiej strony szatki, ja stałem ze strony kibica, on stał ze strony team, jeszcze w koszulce tam jakiejś i tam palec pokazuje, no normalnie, normalny kibic. No. I ten, i później mamy zdjęcie, jak świętujemy tytuł mistrza Polski razem i fajne, to jest fajne uczucie. Także... A pytałeś go, czy pamiętasz to? razem chodziliśmy. Nie pytałem, czy pamięta, ale pokazywałem mu to, w sensie, że zobacz, że sny się spełniają, także i wtedy mi dał rację, że na pewno trzeba marzyć i sny się spełniają. Z takich zawodników rodzimych miałeś jakiegoś na przykład Czecha albo Czechosłowaka jeszcze w starszych czasach, którego bardzo tak lubiłeś? No to kibicowałem bratom Łukaszowi Aleszowi Dreamlowi, kiedy były w Grand Prix. Bo ty, to... A ty Kevlaru nie miałeś po którymś z nich? Miałem właśnie. Po Aleszowi. Tam auto prodej było, coś auto tam, nie? Auto Dreamlo, bo oni szkodę mają. Także to tam było, ta reklama. Tak, no bo jak się zaczynało, no to nie miałeś mekasy na nowe Kevlary i te wszystkie rzeczy, no to zaczynałem tak jak większość chłopaków, że sobie kupuje starszy sprzęt i też tak było z Kevlarami, także jeździłem też chwilę w Kevlarze Alesza Dreamlo. I kibicowałeś Dreamlom, Toniemu Kasperowi kibicowałeś, czy też, to jeszcze nie twoje czasy? Nie, ale znałem go, to był świetny zawodnik, także też jemu kibicowałem. Mhm. Ale tak Łukasz Dreamlo, ten tak najbardziej wiele osiągnął w Grand Prix. I on był taki najbardziej rokujący chyba, nie? Tak. Tylko niestety później kontuzja w Grand Prix też w Krzyżko i to go tak wyhamowało trochę moim zdaniem. Bo wtedy miał bardzo dobrze sezon rozbiegnięty. A ty to by się na jawach dobrze jeździło? Bo jawy już dawno poszły w niepamięć. Fajnie się jeździło, no. A nie było, myślisz, że twoim zdaniem nie było, Martin, jakoś tak szansy, żeby utrzymać ten zakład, tę sekcję żużlową? Nie wiem dlaczego tak, no po prostu GM stał się tak mocnym monopolem, tak mocnym graczem, że po prostu robił tak dobre jakościowo rzeczy, że wszyscy przeszli na GM i konkurencja inna miała bardzo ciężko, także teraz są tak naprawdę jedyni, którzy... A myślisz, że do Jawy, gdyby Jawa dalej tak produkowała konkurencyjnie, czyli na podobnym poziomie, to miałbyś lepszy dostęp do lepszego sprzętu? Nie, chyba nie, bo to nie, silniki to samo, tam... Bo to i tak później tunerzy robią te silniki i fabryka Tylkowi produkuje ci jakiś silnik, który potem i tak ten tuner musi tam dodać coś swego. Dobra, my jesteśmy jeszcze przy autografach. Jeszcze coś o autografach chciałbyś powiedzieć? Że uwielbiasz je rozdawać na przykład? Nie no, fajnie, no bo mówię, kiedyś też zbierałem autografy, także nigdy nie odmówię nikogo, kto przyjdzie, że chce autograf, także to... A ty jesteś prawo czy leworęczny? Leworęczny. Którzy jeszcze zawodnicy są leworęczni? Którzy zawodników jest leworęczny? Kto jeszcze? Chyba Bartek też jest leworęczny. Bartek jest leworęczny, no. Nie wiem, czy Wofi też nie jest leworęczny. Wofi nie wiem, czy jest leworęczny. No jest parę leworęcznych, no, że byłem taki, że ty też jesteś, no, też jestem. No. Ale witacie się prawą normalnie, nie? No, prawą, no. A machasz na prezentacji którą ręką? I tą, bo i tu mam sponsora, i tu mam sponsora. Czyli najlepiej dwie naraz podnieść. Musisz dwoma rękami. A propos takich rytuałów, bo to jest zawsze fajne. Na przykład Grzesiu Wolasek ostatnio w podcaście opowiadał, że jego żona, jak się urodziły dwie córki, to, znaczy najpierw jedna, później druga, to przyszywała mu
skarpetki, słuchaj, do kewlaru mu doszywała. Tak? Jedna skarpetka na wysokości żeber po prawej, a druga po lewej stronie. No oczywiście kontuzje się zdarzały, no ale to był taki jego talizman, powiedzmy, wiesz, taki znak szczęścia. Ty jakieś takie historie masz, miałeś? Żeby coś takiego sobie dawać? Nie. Nie a na motor siadasz od prawej czy od lewej strony? Różnie. Wchodzisz. Raz tak, raz tak. Nie ma raz znaczenia. Mam taki dzień, że z lewej, raz, że z prawej. Tylko skarpetkę zawsze lewą daję, bo kiedy miałem operację kostki, to mam tam skórę przyszytą i jest trochę grubsza i gorzej mi się ubiera, także wolę to mieć najpierw za sobą, także ubieram najpierw tą na kiepski lewą, początek lewa. Na kiepski początek lewa i później i prawa. Później prawa. No. Ale to nie wynika z rytuału, tylko z czystego pragmatyzmu. Tak, ale już jest tego stały rytuał. Gdzieś była mowa o twoich bliznach w ogóle, że ty masz dużo blizn. Dosyć, dużo, nie? Bardzo, strasznie. Liczyłeś kiedyś? Jedna, druga, trzecia? Nie, ale jest ich dużo. Masz blizn więcej niż tatuaży? Podobnie. A robiłeś sobie jakieś tatuaże ostatnio? Ostatnio w 2014. O, dawno. Dawno, no. I co to tam było? Usta mojej żony. Usta twojej żony? No, ale... usta mojej żony. Nie, no nie musisz pokazywać, Martin. No pokażę ci. Aha. Ty, nawet czerwone są rzeczywiście. Czerwone, no. No to jest autentycznie. Ona zrobiła ten, jak to się mówi... jakąś kalkę taką, tak? Papier? Tak, z różem, no i to mi zrobiło. Aha, i to w Bratysławie ci zrobiło? Tak, tak. I tam nawet literka K jest, widzę, obok. Tak, bo to jest Kaja styl, Christina. Jakim ona pisze K, tak. Ty, dobre. O, fajne. Fajne. Ale nie planujesz teraz żadnej tam kolekcji? Nie, bo już nie mam czasu na to, bo kiedy masz dwójkę dzieci, to czasu jest bardzo mało. I każdy kolejny tatuaż mnie tak strasznie boli, że zawsze mówię, to jest ostatni i już nie chcę widzieć igli, bo nie. No to 9 lat już bez nowego tatuażu, Martin. Czyli tajem ofindenem nie zostaniesz. No nie, raczej nie. Bardzo proszę, kolejny żużlos, przedostatni. Przedostatni. Podoba ci się ta zabawa, widzę, w tej karteczki. Rodzina. Rodzina. No, to rodzinę trochę już omówiliśmy oczywiście, bo... na początku. Ale wiesz, dlaczego tak jest, że już omówiliśmy? Bo dobrze się rozmawia. A bardzo dobrze. Jak się dobrze rozmawia, to tematy się same gdzieś tam przechodzą jeden w drugi. Tata, wrócę jeszcze do twojego taty. On, jak rozumiem, no, zgodził się do tego, że, na to, że ty tym żużlowcem zostałeś, ale jak na początku twojej kariery, kiedy zaczynałeś, jak bardzo on był dla ciebie, wiesz, jak bardzo on chciał ci pomagać, angażować się, bo no, są dwie szkoły, nie? Jedni chcą bardzo pomagać, a inni mówią... podjął decyzję, niech sam sobie radzi, bo tak. Nie, to tata bardzo pomagał. On generalnie robił wszystko, co mógł. No ja generalnie miałem 9 lat, tak? Także ja byłem dziecko. I 9-latek no za bardzo nie ogarnie ogarnąć sprzęt, gdzie nalewa się metanol i ma to 500 centymetrów tych kubicznych, tak? Sześciennych, tak, no. Po polsku tak się to powie. Także oczywiście no tata, kiedy ja już mu powiedziałem, że chciałbym to spróbować, no to on starał mi się o sprzęt, o wszystko, tak? Także ja po prostu byłem, bo byłem, ale wszystko tata robił, także to mega mocno mi pomagało i cała rodzina. A później? Jak było dalej, bo wiesz, przesiadasz się no coraz bardziej. No później już jak byłem starszy, no to ja też zacząłem więcej i więcej pomagać, no ale mówię, to tata to cały czas był do pewnego momentu, do pewnego wieku, no i nie bić niego, no to absolutnie bym nie był tam, gdzie jestem i nie byłbym na takim poziomie żużlowca. A mieliście jakieś takie na przykład spinki czasem? Dużo, tak? Bo później już jak przychodzi puberta, wiesz, co to jest puberta? Nie. Ten wiek taki teenage, czyli jak no, już jestem powyżej 10 jeżeli lat. Jestem najmądrzejszy na świecie, to kiedy dzieciak sobie myśli, że jest najmądrzejszy, to wtedy były jakby konflikty. Generalnie mi zawsze z tatą chciałyśmy te same cele, tylko jeden i drugi inną drogą. On ma inne spojrzenie na osiągnięcie celu, ja miałem i mam trochę inne spojrzenie na osiągnięcie celu. Ty masz pewnie takie jakieś uporządkowane, jak znam życie. Nie. No, na początku miałem bardzo nieuporządkowane. To bardziej... Bardziej tata był taki, jaki ja jestem teraz i ja staję się bardziej taki, jaki był mój tata, ale i tak mam cały czas to spojrzenie, które moim zdaniem on troszkę nie miał. No ale wiesz, bo to jest tak, Martin, i to taka dyskusja się przetoczyła przez polski żużel niedawno. Tam chyba Andrzej Witkowski, honorowy prezes, powiedział Polskiego Związku Motorowego, że on nie rozumie tej sytuacji, że zawodnicy już dorośli, a trzymają tam niańczą tatusiów w boksach i się ich słuchają i się boją być tacy bardziej niezależni od nich. To oczywiście był taki kij w mrowisko trochę. I jaką ty masz tutaj opinię? To jest sprawa strasznie indywidualna, bo komuś
to odpowiada, tak, na przykład, nie wiem, miałem przykład i mamy przykład Bartka z tatą, którzy mają, nie wiem, super relacje i tata ma z Bartkiem dobre relacje, Bartek ma z tatą dobre relacje, to naprawdę są super teamem, tak. Ale w Parku Marzeń chyba już nie było w ostatnich, na ostatnich meczach taty w boksie. Czasem jest, czasem nie jest, ale po prostu kiedy jest, tak, ja nigdy nie widziałem, żeby był jakiś konflikt, tak, gdzie przy, na przykład ja miałem, no miałem parę konfliktów, tak, z tatą, także... Ale aż takich jak Krzysztof Kasprzak ze Zenonem to nie mieliście. Ja nie wiem, jakie miał Krzysztof ze Zenonem, ale tak są różni zawodnicy. Jedni są bardziej impulsywni, drugi są mniej impulsywni, tak, ale mówię, to jest rzecz maksymalnie indywidualna. Jeżeli komuś to pasuje i czuje się z tym dobrze, to niech jest z tatą do wieku 50 lat. Nic przeciwko. Jeżeli komuś to nie pasuje, no to jak najszybciej niech idzie od ojca i on od syna i każdy niech sobie robi swoje i wtedy im to będzie lepiej pasować. Także to jest takie delikatny to temat. Delikatny, I mówię, że to nie ma nikt na to recepty, bo każdy jest indywidualny, każdy jest taką jednostką, któremu pasuje coś innego. Ale tata jak już przestał być w twoim teamie, to się nie obraził? Nie obraził się i śledzi cały czas wyniki, trzyma kciuki, także jeżeli potrzebuję jakąś radę, to zawsze jest mi da tą radę, także... Jak twoja rodzina przeżywa mecze? Mocno, żona bardzo mocno kibicuje. Ona rzadko przyjeżdża na zawody. Bardzo rzadko. W Warszawie była na pewno, na Narodowym na pewno była, ale ona jest bardzo zajęta, bo ona ma tyle pracy, że w ogóle bardzo dużo pracy, także nie ma czas, żeby jeszcze wjeżdżać za granicę, mnie tam kibicować, ale w telewizji ogląda, trzyma kciuki, moi chłopacy też oglądają, mama z tatą też oglądają, także siostry też oglądają, także cała rodzina trzyma mocno kciuki. A mama jak przeżywa? Mocno. Mocno. Ma problemy z ciśnieniem i moim zdaniem to też trochę ze mnie. Ale pytałeś kiedyś mamę na przykład, jak porównuje emocje, kiedy oglądała swojego męża, czyli twojego tatę, a jak ogląda ciebie? Chyba zawsze gorzej jest to ten dzieciak. Dziecko, bo, nie? No, bo mąż. oczywiście to też jest jakby emocja mocna, ale dziecko to dziecko. To widzę na swoich dzieciach, bo kiedy nie miałem dzieci, to byłem najmądrzejszy rodzic i wszystkim dawałem rady, jak to trzeba wychowywać. I teraz jak sam mam dzieci, to jestem czasem tak histeryczny ojciec, że w ogóle mówię, ja nie wierzę, że jestem taki histeryczny ojciec, że w ogóle... Jednak dzieci to dzieci, nie? No, zmienia to bardzo. No, Martin, wiesz co, przypomniała mi się jeszcze jedno, o co chciałem cię zapytać, bo to jest temat bardzo trudny, chociaż ty bardzo fajnie z niego raz wybrnąłeś, bo raz się do tego odnosiłeś. Chodzi mi o wypadek Rafała Wilka w Krośnie, bo ty uczestniczyłeś w tym wyścigu. Jak ta sytuacja z Rafałem Wilkiem wyglądała wtedy? To też jest na YouTube, można zobaczyć ten wypadek. Rafał jechał i zahaczył o... On był pierwszy lub drugi, ja byłem trzeci. I Rafał niestety zahaczył o bandę i miał wypadek, tam upadł z motoru i ja właśnie, tam nie było już miejsca, że co zrobić, uderzyłem w jego motor, mnie wyrzuciło z motoru, leciałem tam parę metrów i mój motor odbił się od jego motoru i uderzył w Rafała niestety i tak to się stało. A ty wtedy straciłeś przytomność na tym wypadku? Nie pamiętam, bo to już było raz, to było dawno, dawno i, no. I dwa, że to był naprawdę mocny upadek i Rafała i mój, bo byłem taki no, oszołomiony i strasznie nie wiedziałem chwilę, gdzie jestem, co się dzieje i w ogóle. A jak się dowiedziałeś, że Rafał no, bardzo mocno ucierpiał i w zasadzie cudem przeżył i na wózku inwalidzkim kończy? To było ciężko, bo Rafał był wtedy jeżdżącym trenerem naszej drużyny. Rafał był wtedy mój przyjaciel, cały czas jest mój przyjaciel. Ja mocno trzymam kciuki w jego teraźniejszej karierze, którą robi. I to nie jest nic przyjemnego dla 16-latka, kiedy coś takiego się stanie, kiedy sobie zda sprawę z tego, że tak los potoczył sytuację, że coś takiego się stało. To jest czarna strona żużla. Ale szybko ta sytuacja została w takim sensie... Bo Rafał jest niesamowitym człowiekiem. Rafał nigdy w życiu nie dał mi poczuć coś takiego, że to była, żeby to w ogóle, on się jakoś zamyślał, żeby to była moja wina, bo on widział, że to po prostu tam nie było co zrobić, tak? Bo to jeżeli ktoś parę metrów przed tobą upadnie i motor nie ma hamulce i to nie ma co zrobić, tak? Po prostu to jest sytuacja torowa, tak? Także i Rafał był później też w Rzeszowie, gdzie ja jeździłem, mieszkałem u niego, spędziłem z nim mnóstwo czasu i mówię, taki człowiek, który przeżył to, co przeżył i jest tak mocnie psychiczny i ma takie osiągnięcia, jakie ma, mówię,
Wow, to jest mistrz paraolimpijski. Mówię, to jest naprawdę człowiek, od którego ja mogę brać mocny przykład, i kiedy coś mi nie wychodzi i narzekam, tak wystarczy tylko spojrzeć w tamtą stronę i od razu jesteś obudzony i masz taki prysznic, że jesteś od razu nastawiony tak, jak masz być nastawiony, bo naprawdę... To jest wzór, no, to prawda, to jest absolutnie wzór. Handbike, nie? To, handbike, co się tam jeździ na... No, jest wielokrotnym mistrzem paraolimpijskim. Mistrzem olimpijskim. Tak, w ogóle Rafał ma kapitalne poczucie humoru i ogromny dystans do tego. Ja słyszałem taką historię, że on wszedł wjechał do kawiarni. Pani go zapytała, co zamawia. No, on powiedział, że kawę. Ona mówi, jaką kawę? On mówi, taką, żeby mi postawiła na nogi. Tak się mówi, że zrób mi taką mocno, żeby mnie na nogi postawiła. Okej, no to jest Rafał. Znasz jeszcze jakieś inne fajne historie, Rafała? Kiedy indziej? Rozumiem. Dobrze, Martin, proszę bardzo, losujmy. Okej. Nie dużo zostało. Dziennikarze. No to mów, proszę. Widzę, że nie muszę cię o nic pytać dalej. A nie, no spoko, jestem wesoły. Lubisz dziennikarzy? Lubię. W trakcie meczu lubisz? No w trakcie meczu nie, bo się skupiam na mecz i wtedy nie lubię, ale rozumiem, że to jest ich praca i rozumiem, że mają swoją pracę, którą po prostu jest to, co jest, i staram się to zrozumieć i akceptować. Jak się ogląda Żużel w telewizji ligowy, ekstraligi, to z reguły jest tak, że wiesz, mecz się zaczyna, no tak widać, że jest trochę nerwowo, wiesz, wiadomo, początki, ale pierwsza przerwa jak jest, to nigdy, no prawie nigdy, nie ma tam, wiesz, takich wiodących zawodników do wywiadów branych. Zawsze są albo juniorzy, albo ktoś rezerwowy, albo ktoś tam, kto powinien jechać tego dnia, a nie jedzie. Z czego to wynika? Jakby dziennikarze wiedzą, że mają nawet do was nie podchodzić, czy to jest tak, że przychodzą zawsze i... Nie wiem, zawsze przyjdą, zapytają się, i kiedy jest przerwa na to, że można dać wywiad, tak nie mam problem z tym, idę, dam wywiad. Tak. Ale nie, w pierwszej przerwie już, o to mi chodzi, nie to wiem, jest początkowy... Nie wiem odpowiedzi na to pytanie, bo nigdy tak nie zwróciłem na to uwagi, bo ja nawet przed meczem rozmawiam dużo razy z dziennikarzami. Tak, no przed meczem to jest jeszcze takie... No, do którego momentu jeszcze przed meczem tak z przyjemnością chodzisz na takie wywiady? Przed obwodem toru jeszcze. Przed obchodem? No. Przed obchodem. Wtedy można jakoś tak jeszcze... Nie, normalnie. Wtedy jeszcze jesteś w trybie takim normalnym, ale później jak już idziesz z toru, idziesz się przebierać, no to już jesteś w takim trochę innym trybie. Miałeś taką sytuację, że na przykład nie szło ci w meczu i mówiłeś, kurde, to dlatego, że dałem się wybić z rytmu trochę tego, że ktoś mnie tam namówił, na jakiś wywiad poszedłem. Nie, to bardziej sobie później to ty tak wmawiasz, tak? Bo jeżeli jesteś nastawiony, że wywiad cię wybije z rytmu, no to cię wybije z rytmu, ale kiedy po prostu podchodzisz do tego z chłodną głową i nie wybije cię z rytmu, bo czasem jest tak, że masz, nie wiem, czy, dasz wywiad i masz zero. Albo, tak. Wiesz, i potem powiesz, no bo wywiad, tak? Ale to nie jest bo wywiad, bo po prostu taki zbieg okoliczności i tak, po prostu taki sport. Tak. Martin, panuje takie przeświadczenie, że żużlowcy są nudni, bo w kółko mówicie to samo. Ale czy to bo nie jeździmy jest... w kółko. I to jest taki sport, że dlatego jeździ. Nie, ale ja, nie, wiesz co, nie wiem, czy to nie jest dlatego przypadkiem, że jesteście pytani ciągle o to samo. No dużo razy jesteśmy pytani o to samo. Ja dużo razy ocenim naprawdę dziennikarzy za to, kiedy dawają dobre pytania. Takie inne, takie, które jeszcze nie były 1000 razy pytane i 1000 razy odpowiedziane. A jeżeli chodzi o właśnie raz, że wywiady tego typu, a jeżeli dzwonią do ciebie dziennikarze tacy, których nie znasz, którzy chcą od ciebie wywiadu takiego do portalu jakiegoś. To co? To chętnie? No spoko, nie ma problemu. Tak? No zawsze, kiedy mogę, to dam wywiad, tylko zależy mi też na tym, żeby on był, nie był jakiś powyciągany z kontekstów i zawsze tam wysłany do autoryzacji, żeby po prostu, mówię o wywiadzie, który jest ze mną robiony, że to jest jakby pod tytułem wywiad z Martinem Waculikiem, tak? Nie, czyli, tylko, że pogadacie, później on pisze... Pogadamy i jest to tak wystawione, bo tu, żeby się kibice nie zamieniali, to, że piszą o kimś, i żeby to nie traktowali jako wywiad ze mną, bo jeżeli piszę o, nie wiem, o tej książce, to jest program. Moje zdanie o no, programie, tak. To nie jest wywiad z programem, tak? To jest tylko to, co ja o nim piszę, ale mówię teraz o wywiadach ze mną. Kiedy zobaczy wywiad ze mną, jest to jako wywiad ze mną, no to mówię o takich, tak? Czyli zdarzały się sytuacje takie, że był wywiad, później czytasz i mówisz, no przecież to nie było tak. No to nie było tak i od tych momentów właśnie zawsze proszę tych dziennikarzy, żeby mi wysyłali to na autoryzację i wtedy, kiedy to jest normalnie tak, jak ja to myślałem, to
to wtedy nie ma problemu. A propos programu zawodów, bo tu mamy. Ty przeglądasz programy zawodów przed meczami? Rzadko. Rzadko, nie? No, prawie nigdy. A kiedyś, jak jeździłeś na, jako kibic, na przykład na Grand Prix? Czy na to jakieś... mi się podobali, bo były te duże, kolorowe, tam wszystko to było opisane, kto ile ma wzrostu, wagi, jakie auto ma i to fajnie się czytało, no. A to w Grand Prix były takie rubryki, były, nie? Ja pamiętam, tak. I byłem na przykład, tam było na przykład, ja pamiętam taka kategoria... Andreas Johnson tam miał napisane samochód i co to miał, Ferrari, chyba mi się wydaje. Miał Ferrari? No, mi się wydaje, że tak. Ja. Mówi, wow, Ferrari. Ja pamiętam, Tony Rickardson kiedyś w programie był zapytany o największą nadzieję szwedzkiego żużla. I powiedział Antonio Lindbeck. I no, wtedy mówię, tak, o, a to wiesz, nie było tak, że sobie w komórce no, wpisujesz, ale nie? Lindbeck dobrze szedł wtedy. No. Pamiętam, ale byłem, tak we poszedł, final, że... byłem we finale tam i właśnie on wtedy już jeździł Grand Prix i byłem na final Wiener Neustadt, wtedy, kiedy Krzychu Kasprzak wygrał, to byłem jako kibic, wtedy jak tak padało, nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam. Final Tomasz Słuchanek był drugi z Czech. I taki byłem strasznie, ten Lindbeck, niech się pokaże, i ten taki świecący kevlar, takie kolory trochę jak ja mam, ale on ta Brazylia i to niebieskie i to. I tak nie poszło mu, nie? Mówię, a kurczę, widzisz, a Grand Prix jeździ, a tu nie wygrał. Mówię, no ciekawe. Ty, Martin, a ty dlaczego masz numer 54? Bo 5 kwietnia się urodziłem, aha, czyli 5-4. Czyli 5 kwietnia. No, no to nic innego mi nie przyszło na głowę. Do głowy. A wiesz, inne numery innych zawodników skąd się biorą? No, Bartek ma, co ma, 9-5, to ma rok urodzenia. Rok urodzenia, chociaż niektórzy mylnie interpretują to jako 95 kierunkowy do Gorzowa. A nie, to jest chyba rok urodzenia. Rok, no, na pewno, no, rok urodzenia, tak. 69, ktoż ma? Jason Doyle ma 69. Patryk i Doyle teraz też ma, no. Patryk Dudek ma 6,92, nie? No, no bo... Tak. No, Maciek Janowski, wiesz, czemu ma 71? Bo to jest kierunkowi do Wrocławia. Do Wrocławia kierunkowy, no, no, tak. A z którym ty, Martin, się trzymasz najlepiej zawodnikiem polskim? Z kim się... Ja wiesz, nie chodzi mi o to, że możesz kogoś urazić, że tego... Nie, generalnie ja jestem takim, że się trzymam ze wszystkimi dobrze, ale tak najbardziej blisko i tak ze wszystkich, no to z Bartkiem, z Marzlikiem po prostu mamy taki kontakt koleżeński. Czyli na przykład... Czyli od momentów... A to już od momentów nawet jeszcze wcześniej niż jeździłem. Tak? Jeszcze nawet wcześniej niż jeździłem w Gorzowie, bo to w Szwecji jeździliśmy, Bartek wtedy był jeszcze taki młody, dużo pytał i tak... Teraz z kolei ja pytam dużo i tak, no także ty mi nie, kiedyś no, powiedziałeś, to teraz ja ci kiedyś powiedziałem, to teraz ty mi musisz tak, powiedzieć, tak, no, nie, ale spokojnie, ale też z Szymkiem Woźniakiem mamy bardzo fajny kontakt, także, ale też z innymi, jak na przykład z Maćkiem też razem jeździliśmy, Janowskim, to mieliśmy super kontakt i tylko no naturalnie, jeżeli on jest w innym klubie i się nie spotykamy tak na co dzień, no to te kontakty troszkę, nie chcę powiedzieć, chłodnieją, ale tak po prostu rzadsze są, po prostu, rzadsze są po prostu, no. Ale lubimy się generalnie. Ale szanują się zawodnicy, nie? To trzeba też przyznać. Ja myślę, że tak, bardzo się szanujemy. I są takie trochę, widzisz, kiedyś to było inaczej, bo kiedyś to było tak, że jak był Golob z Protasiewiczem, to wiadomo było, że się nie lubią, chociaż w jednym klubie jeździli. Nikki z Krampem, to był czas. Nikki z Krampem się nie cierpieli, tak. Była taka, wiesz, i to pytanie, czy to było lepiej, że wszyscy wiedzieli, o co chodzi, czy dzisiaj też się trochę kreuje, zobacz, nie, że jak było na przykład, że Maciek Janowski z Bartkiem, z Marzlikiem, pamiętasz tę sytuację, jak on na finale Impu, Maciek poszedł sobie z podium. Ale wiesz, chodzi o to, że no zdarzyło się, no wkurzył, no, się, no wiadomo przecież, że... No ale... Nie? I co? No i chodzi o to, że dzisiaj to tak jest trochę podkręcane wszystko sztucznie, nie? Że ja, że sztucznie, no. Nie? I kiedyś to było... No... Inne charaktery, kiedyś ale zmienia, wiesz, każdy... zmienia się też czas, świat, jest inna doba, jest po prostu inaczej jest teraz też. Inne są relacje, inne są to... I zmienia się trochę świat. Całkowicie. Czyli dziennikarzy lubisz kończyć? Zobacz też, tak, no ja dziennikarzów, to jest ich praca, tak? Każdy ma jakąś pracę. Ja jeżdżę na żużlu, dziennikarz pisze, on też ma rodzinę, on też po prostu musi mieć jakąś pracę, tak? Czyli to jest normalne, tak? Choć zawsze uważam, że też musi być jakaś granica. Ja wiem, że ludzie też strasznie dużo chcą wiedzieć i tak, ale mówię, granica normalności, takiego, żeby... Nie robić sobie jeden drugiemu na złość i oczywiście powiedzieć tym kibicom na pewno to, co chcą, jakby to, co ich interesuje, tak? Ale żeby nie wytwarzać jakieś, nie wiadomo, jakie sztuczne, dziwne historie, to myślę, że nie jest fajne i moim zdaniem to też na tym nikomu nie zależy. I mówię, kiedy jest normalny balans, to ja absolutnie szanuję wszystkich dziennikarzy do jednego i nie mam z nikim problemu. A na Słowacji są dziennikarze, którzy się znają na żużlu dobrze?
Są też dziennikarze, tak? którzy się znają na żużlu. Że biorą cię tam na Magiel na przykład i ty mówisz, kurczę, skąd wy tyle wiecie? No są tacy, no. Bo oni co, jeżdżą na przykład do Polski? Nie jeżdżą, ale na przykład mają, no mają wiedzę na temat żużla. Mhm. Śledzą, wiedzą, są starsi, historycznie znani, a propos. Martin, tego. Ostatni i... Spokojnie, bo tu... Będziemy się zbliżać powoli do końca. Ja wiem, żużlowcy to są zabiegani ludzie nawet poza sezonem. Zdjęcia, no właśnie. Czyli tak, ustaliliśmy już, że masz zdjęcie z Tonym Richardsonem. Z Tomkiem Golobem. Trudno było ich uprosić? Nie, bo to było w 2014 i to miał już trening w Tarnowie. A czyli ty już byłeś żużlowy, jest to już tam... No, to już to było takie, tak. Z Tomkiem. No, fajne to było. Ale też mam takie zdjęcia spoza szatki, kiedy właśnie tam krzyczałem na nich, o, zdjęcie, tylko oni byli tak skupieni, że patrzyli do przodu, ja tam tylko z nimi latami zrobił. No. Fajne, no. A to jeszcze takim aparatem chyba nie takim cyfrowym, nie, to taki, że musiałeś to zanieść ten film gdzieś wywołać. I ci wywołać, no, tak. I zdjęcia ci zrobili z tego. A ty do zdjęć też chętnie pozujesz? No chyba tak, no bo skoro mówisz, że autografy no i tak dalej, absolutnie, to... absolutnie, bo to jest pamiątka i to jest fajne. I też czasem zapamiętasz parę tych kibiców i też na przykład ja jako zawodnik mam parę takich fajnych wspomnień też od kibiców, parę takich też, kiedy mi się łzy tłaczą, ciskają do oczu, także... Co to znaczy? Znaczy? Nie, teraz mi się akurat przypomniało coś takiego, że był jeden chłopak, który był bardzo poważnie chory. W Tarnowie. W Tarnowie, mhm. Był na wózku. On generalnie pochodził z Lublina i był prawie na każdym meczu w Tarnowie. Mega mocno mi tam kibicował. Zawsze z rodzicami przychodził w mojej czapce tam był, albo w kogoś innego. Był na każdym meczu, no mówię, mega mocno mi kibicował. I też go widziałem jeszcze w Lublinie. Kiedy to było? 2020 chyba rok. I później... No nie, są takie różne wspomnienia. No później zmarł po prostu, tak, no bo prostu. Ja pamiętam, bo miał taką podpórkę pod brodą, tak, nie? Tak. No tak, i to są takie rzeczy, co pamiętasz i mówisz, że to jest niesamowite, że człowiek chodzi tyle kilometrów, ci kibicuje i, albo twojej drużynie i tak, i widzisz tych rodziców, jak są z nim, pomagają mu i tak. I można brać wielki przykład z takich ludzi, mhm. Nawet do samego życia, dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci i tak. To jest fajne. I to są takie te... przeżycia, co nam nawet ci ludzie nie wiedzą, ile nam to daje, mm-hmm. To, że mi coś takiego zobaczymy. No i zdjęcia są też dobrą formą zachowania. Pamiątki. I pamiątki i tego wszystkiego, no, to jest fajne. A myślisz, że zdjęcia się trochę, bo kiedyś, tak jak fajnie teraz powiedziałeś o tym, że wspomnieliśmy to, że kiedyś były klisze, kupowało się 16 klatek, ten film trzeba było gdzieś tam... 32 chyba. Po cienku, no. Ale te 16, pamiętam, no. Ja wiem Kodaka takiego chyba. Taki Kodak, to jakiś taki... A mi też Kodaka czerwonego. No, tak, no widzisz, no. Czerwono-czarny. I się zakładało, gdzieś tam chyba po ciemku się zakładało ten film, żeby on się nie naświetlił. Trzeba było bardzo uważać. To tata zawsze robił. To wiem, że była praca taty. No. I później trzeba było, wiesz, dzisiaj robisz sobie 40 zdjęć, wybierasz najlepsze. No. A kiedyś to zdjęcie naprawdę trzeba było się nastarać. A to później patrzysz w domu miesiąc później po imprezie, mówisz, kurde, ale się ruszyłeś, zobacz. No i tyle, no i nie odbyło, ale nie poszło, no, nie? Zamknąłeś oczy, zobacz. Tak. To było fajne, no. I to trzeba było dbać o każdy ale detal. Ale słuchaj, szczerze, to miało swoje czaro. No miało, nie? I to moim zdaniem, no to miało swoje czaro. No. To było romantyczne takie zdjęcia robić. A nie teraz iPhone'em sobie cykniesz 40 zdjęć. To se nevrati. No to już. No. Martin, kończymy. Powiedz tylko jeszcze o swojej fryzurze, bo ty powiedziałeś ciekawą rzecz. No to nie będziemy przezradzać. To kibice zobaczą, jeżeli wytrzymam. No dobra, no ale zapuszczasz. Trochę dłuższe włosy chcę sobie zostawić, ale nie takie, nie jak skóra miał, takie długie. Nie? Nie jak z podcastu. Ale górę trochę dłuższą, bo próbuję takie trochę inne coś. No jeszcze dopóki mam te włosy i jakoś tam... Dopóki masz, to korzystasz. No bo tutaj już myślę, coś z tego kasku, kurczę, nie wiem o co chodzi. Ale na pewno to jest tylko taki rost. Tak. Ale to właśnie, a jak kask wpływa na fryzurę? Te włosy mocno. Się, tak? Mocno. Ty, ile jesteśmy, który mamy teraz? Mamy, no zaraz będzie marzec, nie? No. To masz tak. Kiedy, ostatnie zawody, kiedy jechałeś? Toruń. Nie, mistrzostwa Słowacji. 10 październik. No. Czyli tak, pół października. Ale to nie, to ja jeszcze się obciąłem. Dobra, no ale to listopad nie jechałeś? No. Grudzień, styczeń, luty, zaraz będzie marzec, no to 4 miesiące ponad, a ty dalej masz odciśnięty kask na głowie. Mam, Martin. Co? No, no mocno masz. To robi, no. Ja ci mówiłem, to wszyscy żużlowcy, co nie mają włosy, tylko dlatego, że kask.
Dajcie spokój. Jak są miesiące jeszcze po słowacku, powiedz Martin? Jest styczeń? To samo co w angielskim. Januar, februar, marzec, april, maj, juni, august, september, oktober, november, bo ja na przykład, wiesz co, jak do Zakopanego, bardzo lubię, mam ciocię pod Zakopanem w ogóle. I tam zawsze lubimy, ciocia zawsze jeździ do Słowacji po miód. Okay. Do Trsteny. Kojarzysz tę miejscowość? Trstena. Trstena, no. I tam właśnie bardzo często my tam potrawiny, wiadomo. Czyli ty masz ciocię tam, rodzinę, tak? Czyli jesteś goralem tak trochę, nie? Nie, bo tam... to taka ciocia przyszywana jest. A, no. Czyli taka... Ciocia Helenka. Ciocia, okej. Okay. Ale tam od dziecka można uznać, że to jest moja rodzina. Rozumiem, no. Okej. Okay. Taka, wiesz, u was też tak jest, że taka honorowa ciocia, nie? No właśnie nie. U nas jest ciocia, jak to jest na przykład siostra twojej mami. No tak, no to taka też u nas jest, nie? No. Tylko, że też jest taka, że jak kogoś bardzo lubisz i często do niego jeździsz, to tak się utarło, że to ciocia, nie? A, okej. Okay. No i do cioci Helenki tam zawsze jeździliśmy, dalej jeździmy, ale wtedy jak byłem jeszcze mniejszy, zawsze po miód się jeździło. Mhm. No, może tam się jeździło też tam po jakieś tam... Czekoladę się jeździło studencką słynną, no ale też się jeździło po piwo, no. Bo innego takiego nie ma u nas w Polsce, jakie jest tam. A nawet jak było takie samo, to tam i tak zawsze było lepsze, bo tak sobie człowiek wkręcał, nie takie, wiesz, placebo trochę. No, ale i właśnie tam zawsze była taka tabliczka i tam poniedziałek, utorok. Poniedziałek, utorok. Dni tygodnia, tak, jak jest dalej. Streda? Streda. A, to mamy czwartek. Jak? Czwartek. Czyli czwartek. Tak. No. Piątek, sobota, niedziela. No i proste. No. Czyli niedziela zawsze jest... A jeszcze tylko powiedz plochadracha. Dlaczego plochadracha? Plochadracha? No bo to jest jakby taki owal na... Taki jakby... Co to jest plocha? Plocha... Płaska. A, płaskie, no. Płaski owal, coś w tym stylu. A, bo... Płaski tor, bo dracha to jest tor. Płaski tor, czyli coś w tym stylu. Dosłowny przykład, płaski tor. Plochadracha. No, i to mówi żużlowiec, to mówi. Żużlowiec. Czyli... No. Martin, tak lingwistycznego odcinka to my jeszcze nie mieliśmy. Fajnie. Oczywiście, kto chciałby napisać, jak mu się podobał Martin Waculik w podcaście, to może napisać na Mówi się Żużel na Facebooku i na Instagramie też będzie filmik zapowiadający tę naszą rozmowę, który już, nie ukrywam, z Martinem nagraliśmy. Prawda? Tak jest. Było fajnie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja też dziękuję bardzo, Martin. Trzymaj się i myślę, że wielu kibiców będzie myślało o tobie po tej rozmowie ciepło. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. Jeszcze na koniec chciałbym podziękować Remikowi Turkowi, który tutaj spowodował, że co? No, Martin? Tak. No, Remik do mnie zadzwonił i mówił, słuchaj, jest taki słynny głos. Dobry kolega i chciałby z tobą pogadać. Ja mówię, jaki to jest słynny głos? No to on mi powiedział, no znam. Nie, no jasne, kurde, że ja, tak. Więc... Nie ma problemu. Remik, dziękujemy bardzo za pomoc. I oczywiście tak, posłuchałem sobie parę podcastów bardzo fajnych, także zapraszam wszystkich do słuchania. Pozdrawiamy, również dziękujemy. Pozdrawiamy. Do usłyszenia za tydzień. Premiera każdego odcinka w środę po godzinie 19:00. Mówi się Żużel.